inwestycji jest podzielona na 5 odcinków. Pierwszy odcinek to ulica Pełmińska od Kraszewskiego do Południowej. Drugi odcinek, Aleja 23 stycznia, Stare Miasto, Pętla Tarno. Trzeci odcinek, Pełmińska na odcinku od Włodka do Kraszewskiego. Czwarty, ulica Konstytucji 3 Maja na odcinku od Południowej do Pętli na Żądzu. I piąty, skrzyżowanie ulica Toruńska Marcinkowskiego oraz ulica Toruńska, Aleja 23 stycznia. Warunki atmosferyczne nie spowodowały przerwania rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Aktualnie w trakcie realizacji są roboty wykończeniowe przy zamontowanej konstrukcji kładki pieszo-rowerowej. Trwa wykonywanie nasypu oraz formowanie skarb wzdłuż wejścia do basenu od strony północnej. Jako ciekawostkę podam, że długość kładki pieszo-rowerowej wyniesie 58 metrów, a łącznie z przyczółkami 65 metrów. Wykonawcą, przypominam, jest firma Mostostal, a wartość projektu to blisko 44 miliony złotych. Kolejna sprawa to dzięki realizacji projektu pod nazwą Zintegrowany Grudziądzki System Informacji Przestrzennej, GSIP w skrócie, powstał nowoczesny system informatyczny oparty na 42 rejestrach. Wdrożono zintegrowane i interaktywne publiczne usługi elektroniczne dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz turystów. Są one dostępne na stronie www.geoportal.grudziądz.pl. Na budowę systemu przeznaczyliśmy 4,6 miliona złotych. 75% tej kwoty stanowi unijne dofinansowanie. Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach tego projektu ma wartość około 800 tysięcy złotych. Dzięki wdrożeniu systemu zyskaliśmy kompleksowy system zarządzania przestrzenią miejską. Inne sprawy. Miejski Zakład Komunikacji uzupełnił swój tabor o 2 nowoczesne autobusy Solaris. Koszt zakupu jednego autobusu to około 750 tysięcy złotych. Pojazdy są niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację i monitoring. W ciągu kilku tygodni powinniśmy również poznać dostawcę kolejnych 4 autobusów, na które MZK ogłosiło przetarg. Ogłosiliśmy również przetarg na renowację Parku Miejskiego dla terenu pomiędzy ulicami Halera, Cegielnianą i Aleją Wigury. Oferty będą przyjmowane do 9 kwietnia. Przedmiotem zamówienia jest renowacja parku o powierzchni ponad 57 tysięcy metrów kwadratowych. Zaplanowaliśmy m.in. zmianę nawierzchni alejek parkowych, nowe nasadzenia drzew i roślin, odtworzenie ogrodu róż, przygotowanie placu zabaw, placu szachowego, terenu do gry minigolfa i innych placów dla dzieci. Prace powinny zakończyć się we wrześniu 2014. Ogłosiliśmy również kolejny przetarg na budowę skateparku i toru rowerowego na terenie osady Brud na osiedlu Szczenięcin. Przewidywany termin otwarcia ofert to 9 kwietnia. Planujemy, że tamten obiekt powstanie w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą. Pozostałe informacje. Wraz z przedstawicielami Wojskowych Zakładów Uzbrojenia wystosowałem wspólny apel do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wybrania takiego wariantu konsolidacji przemysłu obronnego, który pozwoli na ustawowe zabezpieczenie funkcjonowania podmiotów oraz stabilności zatrudnienia i programy wsparcia w przypadku restrukturyzacji podmiotów. W liście poparliśmy m.in. przedstawiony na Senackiej Komisji Obrony 19 marca projekt rekomendowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej zakładający utworzenie przez Skarb Państwa nowej spółki, na bazie której zostanie dokonana konsolidacja spółek sektora obronnego. Porozumienie w sprawie zaprzestania realizacji zadania powiatu brodnickiego z zakresu ochrony zdrowia i promocji oraz zaprzestania przez Gminę Miasto Grudziądz realizacji zadań powiatu brodnickiego z zakresu ochrony promocji zdrowia zawarłem ze starostwem brodnickim. Powiat brodnicki od 1 kwietnia bieżącego roku samodzielnie będzie realizować zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Umowa określa m.in. to porozumienie zasady dokonania przez Regionalny Szpital Specjalistyczny cesji praw i obowiązków wynikających z umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rzecz
szpitala w Brudnicy. Uzgodniliśmy także zasady zwrotu mienia ruchomego i nieruchomego. Głównym tematem odbył się konwent prezydentów miast naszego województwa, głównym konwent odbył Bydgoszczy, głównym tematem była możliwość pozyskania środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. We wspólnym stanowisku poparliśmy politykę ukierunkowaną na zwiększenie udziału dużych miast w podziale środków w nowej perspektywie finansowej. Z innych spraw. Trwała zbiórka dwóch budynków po Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym przy ulicy Szpitalnej. Wykonawcą jest firma TKJ Matuszewski. Roboty powinny zakończyć się jeszcze w kwietniu. Wystąpiłem również do prezesa Polskich Linii Kolejowych, spółka akcyjna, z prośbą o rozważenie możliwości budowy dodatkowego przystanku osobowego w pobliżu osiedla Rządz. Rozpoczęła się rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Chełmża-Grudziądz, finansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, więc to doskonały moment, by umieścić w planach dodatkowy przystanek pomiędzy istniejącymi Grudziądz-Niszek i Grudziądz-Przedmieście na wysokości ulicy Południowej. Otrzymaliśmy również promesę udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zadania z zakresu ekologii. Wartość tego projektu wyniosła 120 tysięcy złotych. Dzięki wsparciu zostały zakupione pomoce edukacyjne do Centrum Edukacji Ekologicznej. Powstanie oddział przyrodniczo-leśny na terenie lasu komunalnego. Będziemy również monitorować ruchy masowe ziemi. Wykonamy tablice edukacyjne i zajmiemy się organizacją spotkań i wykładów poświęconych edukacji ekologicznej. Wczoraj były się już 9 targi edukacyjne w Zespole Szkół Ekonomicznych. Oferty zaprezentowało 26 uczelni wyższych oraz 9 szkół policjalnych. Natomiast targi edukacyjne dla absolwentów gimnazjów odbędą się 4 kwietnia w hali klubu sportowego Olimpia. 75 kobiet ukończyło kolejną, czwartą już edycję kursu samoobrony organizowanego przez Straż Miejską. Panie wzięły udział w 20-godzinnym szkoleniu w ramach projektu Bez strachu, agresji, bezpiecznie. Do tej pory kurs samoobrony ukończyło w Grudziądzu 141 kobiet. W Grudziądzkiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej otwarto drugą salę do biofeedbacku. Terapia to jest, która obejmuje dzieci i młodzież w różnym wieku, głównie z trudnościami w uczeniu, dyslekcją rozwojową, zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD i zaburzeniami mowy. Do tej pory dysponowano jednym zestawem do badań. Dzięki wsparciu samorządu placówka pozyskała drugi sprzęt, co pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na terapię i obejmie zajęciami większą ilość potrzebujących tej terapii dzieci. Informuję również, że w sezonie 2012-2013 z miejskiego lodowiska skorzystało ponad 19 tysięcy osób. Właściciele obiektu, czyli Galeria Alfa, pokryła koszty energii elektrycznej. Chciałbym również wszystkich kibiców drużyny piłkarskiej Olimpia Grudziądz poinformować, którzy planują wejście na stadion, że obowiązuje zakładanie tak zwanego profilu kibica. Profil zakłada się jednorazowo i bezpłatnie poprzez zarejestrowanie się w systemie. Każdy profil musi posiadać wizerunek, czyli zdjęcie osoby, imię, nazwisko i PESEL oraz numer dokumentu tożsamości. Aby to zrobić, należy zgłosić się na stadion Olimpii lub też w Galerii Alfa z dokumentem tożsamości. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest legitymacja szkolna i PESEL. Szanowni Państwo, to tyle moich informacji, które chciałem Państwu przekazać. Na prośbę szefa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, pana radnego Tomasza Smolarka, chciałbym poprosić o informację komendanta Straży Miejskiej, który przedstawi Państwu realizowane działania i planowane zmiany w strukturze Straży Miejskiej jako uzupełnienie mojego wystąpienia. Panie komendancie, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę komendanta. Panie prezydencie, w 2012 roku wzrosła o 20% ilość podejmowanych interwencji przez strażników miejskich. Zwiększyła się również do 8700 ilość interwencji zgłaszanych przez
mieszkańców bezpośrednio do dyżurnego Straży Miejskiej. Był to wzrost o 1600 interwencji w stosunku do roku poprzedniego. W wyniku tych interwencji strażnicy miejscy ujawnili ponad 28 tysięcy wykroczeń. Różnica między ilością zgłoszonych interwencji a ilością zgłoszonych wykroczeń świadczy jednoznacznie o tym, że strażnicy bardzo często podejmują działania w stosunku do grup osób spożywających alkohol lub zakłócających porządek publiczny. Najwięcej wykroczeń ujawniliśmy z zakresu wykroczeń porządkowych, które stanowiły 59% ogółu wykroczeń. Wykroczenia zarejestrowane przy użyciu urządzeń rejestrujących przekroczenie prędkości lub przejazd na czerwonym świetle stanowiły 27% ogólnej ilości wykroczeń. W wykroczeniach porządkowych natomiast strażnicy najczęściej interweniowali w stosunku do osób spożywających alkohol 7942 razy i powiem, że było to więcej niż w stosunku do kierowców przekraczających dozwoloną prędkość o 525 przypadków. Wzrosła ilość interwencji w stosunku do osób nieletnich z 230 do 530, w stosunku do osób bezdomnych z 1000 do 1500. Patrol ekologiczny, który funkcjonuje od trzeciego kwartału ubiegłego roku, podjął 156 interwencji, zlokalizował 26 dzikich wysypisk, z czego 13 udało się zlikwidować, z których usunięto 60 ton śmieci. Realizujemy również 22 różnego rodzaju programy profilaktyczne, w wyniku których zorganizowaliśmy 198 spotkań w szkołach i przedszkolach. Odbyliśmy również z grudziąckimi policjantami 478 swoich patroli. Przekazaliśmy policji 69 spraw oraz 46 ujętych osób w związku z popełnionym przez nich wykroczeniem przestępstwami takimi jak kradzieże, jazda po pijanemu, bójki czy rozboje. Z 30 do 45 wzrosła również ilość imprez masowych, w których strażnicy brali udział przy zabezpieczeniu porządku publicznego. Z 12 natomiast do 32 wzrosła również ilość akcji tematycznych organizowanych przez policję, w których 165 strażników również brało czynny udział. Nie jesteśmy wreszcie strażą represyjną, która w nadmierny sposób używa mandatów karnych. W 2012 roku 65,5% spraw kończyło się zastosowaniem środka wychowawczego w postaci pouczenia. W 31,3% spraw strażnicy nałożyli mandat karny, a w 3,2% spraw skierowali sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd. Analizując powyższe informacje, pan prezydent na naradzie służbowej 12 stycznia 2013 roku z całym stanem osobowym Straży Miejskiej nakreślił zadania dla Straży na 2013 rok. Priorytetem w działalności jest zmiana taktyki podejmowania interwencji oraz podejścia do problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Strażnicy powinni być blisko ludzi, pomagać im, edukować, informować oraz ograniczać występujące zagrożenia, również poprzez stosowanie represji w przypadkach na to zasługujących. W celu realizacji określonych przez prezydenta zadań oraz kierunków działań wprowadzamy w naszym funkcjonowaniu zmiany, które szczególnie dotyczyć będą sposobu pracy dzielnicowych, służby dyżurnej oraz patroli interwencyjnych. Dzielnicowi pomagać będą mieszkańcom poprzez rozpoznawanie w swoim rejonie występujących zagrożeń oraz wnioskowanie o podejmowanie działań eliminujących te zagrożenia, włączanie się w realizację pomysłów wspólnot lokalnych dotyczących porządku publicznego, wnioskowanie o przeprowadzenie zmian, ulepszeń wynikających z uwag otrzymanych od mieszkańców, większe zwrócenie uwagi na występujące nieprawidłowości w infrastrukturze miejskiej, inicjowanie przeciwdziałań takich jak prewencja i edukacja
oraz zwiększanie kontaktu z instytucjami, placówkami w swoim rejonie w celu udzielania potrzebnej pomocy. Głównym natomiast zadaniem służby dyżurnej jest w sposób profesjonalny reagować i pomagać w załatwieniu spraw zgłaszanych przez mieszkańców. W tym celu odciążyliśmy dyżurnego od spraw niezwiązanych z obsługą interesanta oraz podległych mu sił i środków. Utworzyliśmy stanowisko pomocnika dyżurnego. Tutaj to szczególny ma związek z prawie 9000 interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, żeby przyspieszyć sposób reakcji na zgłaszaną interwencję. Zmniejszyliśmy również ilość prowadzonej dokumentacji służbowej na stanowisku dyżurnego. Patrole interwencyjne będą prowadziły bardziej zdecydowane działania związane z eliminowaniem i przeciwdziałaniem aktom wandalizmu oraz zakłócaniem porządku i spokoju publicznego. Jesteśmy na ukończeniu rozmów z przewoźnikami miejskimi w celu podpisania z nimi porozumienia o możliwości naszej wspólnej działalności w zakresie bezpieczeństwa w środkach komunikacji miejskiej. Ponadto usprawnimy sposób komunikowania się z mieszkańcami poprzez uruchomienie strony internetowej, na której poza ogólnymi informacjami, przepisami, obowiązkami stworzymy możliwość składania wniosków przez samych mieszkańców. Będziemy zamieszczać informacje o planie kontroli fotoradaru oraz przyjmować informacje od mieszkańców sygnalizujące potrzebę przeprowadzenia kontroli w nowych miejscach. Ujawniać będziemy miejsca zagrożone oraz przyjmować od mieszkańców wnioski o objęcie kontrolą nowych miejsc. W miesiącu maju dzielnicowi w swoich rejonach wśród mieszkańców przeprowadzą ankietę na temat ocen mieszkańców dotyczących stanu porządku publicznego. Dodatkowo dzielnicowi oraz dyżurni będą objęci szkoleniem z zakresu komunikacji interpersonalnej i kontaktu z grupem. W strukturze Straży Miejskiej rozpoczynamy szkolenie grupy interwencyjnej, która będzie przygotowana do działań związanych z walką z aktami wandalizmu oraz grup naruszających porządek publiczny. Na klatkach schodowych zostaną umieszczone informacje o dzielnicowych danego rejonu, takie jak adres, siedziba, posterunek, numer telefonu czy sposób kontaktu ze swoim dzielnicowym. Zmieniamy również sposób oceny pracy dzielnicowych, patroli interwencyjnych, mający na celu zwiększenie aktywności ich pracy. To tylko niektóre z planowanych zmian. Te przedstawione przeze mnie są już w trakcie realizacji. O następnych będziemy informować na bieżąco na naszej już stronie internetowej oraz posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie komendancie. Szanowni państwo, przed zadawaniem pytań prosił o głos pan mecenas. Szanowni państwo, po głosowaniu na temat zmiany porządku obrad, jeszcze dokładnie popatrzyłem przepisy i okazuje się niestety, że zapis jest ustawowy mówiący o tym, że zmiana porządku obrad następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. U państwa jest 23 osoby, to musi być więcej niż połowa. Połowa to jest 11, czyli musi być 12 głosów, a nie tak jak państwo tutaj normalną większością głosów. Także ten wniosek formalny nie przeszedł. Natomiast... Co ty gadasz za głupoty? Przeszedł. Większością. Proszę, proszę o spokój. Proszę bardzo. Natomiast jeżeli państwo radni chcielibyście jeszcze raz zgłosić, przy tej informacji, bo pewnie nie wiedzieliście o tym, że jeżeli przyszedł wniosek, musi być bezwzględna większość ustawowego składu rady. Także gdybyście państwo chcieli jeszcze raz zgłosić ten sam wniosek, ale sugeruję nie ten podmiot, który pierwotnie, bo ten wniosek już został rozpatrzony, to w takim głosowaniu mogą się odbyć jeszcze raz. I wtedy zmiana porządku obrady miała głos. Pan radny jeszcze raz. Panie przewodniczący, ręce opadają. Po raz kolejny radca prawny informuje nas, że jest nie tak, jak być powinno. On najpierw
Proszę Państwa, w związku z tym jeszcze raz zgłaszam w imieniu klubu radnych PiS RDG ten wniosek. Dokładnie ten sam. Proszę bardzo pana radnego Pustego. Do tego wniosku, jak pan mecenas powiedział, musiał być inny, który zgłasza taki wniosek formalny. Bardzo proszę pana Pawła Tarnowskiego. Chciałbym również zgłosić wniosek formalny o to, aby ten wniosek kierunku na przenieść. Zatem tak, także popierać bardzo proszę. Pan radny Szczegół, tak? Pan radny Wiza, proszę bardzo. Dzień dobry panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, bardzo się cieszę z takiego rozwiązania, ponieważ na ostatniej komisji mieliśmy sytuację identyczną. Przenosiliśmy punkt obrad podczas komisji ze względu na to, żeby osoby, które były z nim bezpośrednio związane, nie oczekiwały godziny czasu na rozpatrywanie tej sprawy, bo to jest bardzo dobry zwyczaj, zwłaszcza, że osobnie znane części przedstawiciele są dzisiaj na sali. Także państwu serdecznie dziękuję za zajęcie się stanowiska. Ja rozumiem, że pan przewodniczący Szymański wycofuje się z wniosku na tym etapie. W związku z tym okolicznościami. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja serdecznie dziękuję kolegom z Platformy, że zgłosili ten wniosek i mam nadzieję, że wraz zostanie przegłosowany z dobrej sprawy. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przypominamy, że jest wniosek o zmianę porządku obrad, przeniesienie punktu 15 bezpośrednio za projektem uchwały budżetowej, czyli to byłby punkt 5. Następne punkty oczywiście się przesuwają. Mamy maksymalnie 22 punkty. Obecnych na sali jest 21 radnych, tak? Jeżeli nie ma żadnych głosów dyskusji, daję wniosek o zmianę tego porządku obrad. Kto z państwa jest za zmianą porządku obrad? Dwudziestu jeden radnych głosowało za zmianą. W związku z powyższym mamy porządek obrad, że jest punkt 15 punktem 5. Została tutaj kwestia już uregulowana. Bardzo proszę, jesteśmy jeszcze w punkcie informacji. Jeszcze jakieś uwagi? Do informacji pana prezydenta, pan wiceprzewodniczący Czepek, pan radny Tomaszewski, pan radny Mizera, Tomaszek. Słucham? Do wszystkiego, to są informacje prezydenta. Moment, się po sobie zapiszę. Tyle jest moje remontrzewko. Panie przewodniczący, panie prezydencie, ja mam pytanie w sprawie WZU. Mówił pan prezydent, że podpisał jakąś petycję razem z załogą WZU. Natomiast chciałem się zapytać, ponieważ organ wykonawczy, cała rada była zobligowana uchwałą 2010 roku w sprawie poparcia załogi WZU w ich dążeniach do niepołączenia ze spółką BUMA. I ta sprawa jakby się ciągnie już trzeci rok. I chciałbym zapytać pana prezydenta, czy jakieś inne działania wykonał, ponieważ samo podpisanie tej petycji moim zdaniem wychodzi, że to jest bardzo mało, panie prezydencie. Natomiast chciałem panu powiedzieć, że ma pan swojego współpracownika, pana wiceprezydenta Marka Sikorę, który w 2001 roku działał w sprawie wojska w Grudziądzu z sukcesem. I doskonale wie, pan Sikora, myślę, że pamięta, że sprawy Grudziądza się niestety załatwia w Warszawie i między innymi nasze trzy wyjazdy do Warszawy no jakoś sukcesem się zakończyły i wojsko w Grudziądzu jest. Natomiast ja czuję się zobowiązany, żeby mówić w imieniu załogi WZ-u, ponieważ sam przeżyłem to, co załoga WZ-u w tej chwili przeżywa i chciałbym powiedzieć, że po 12 latach od tego przypadku, kiedy miałem taką sytuację jak w tej chwili załoga WZ-u, moje miejsce pracy, czyli Centrum Szkolenia Logistyki, ma się dobrze i się rozwija. Także chciałbym tego samego życzyć w załodze WZ-u, ale chciałbym pana prezydenta zapytać, czy jeszcze jakieś inne zadania czynił, bo myślę, że załoga WZ-u na to zasłużyła. Tam jest 500 miejsc pracy. Natomiast do społeczeństwa dotarły bardzo jakieś takie negatywne działania. I teraz chciałem się zapytać pana prezydenta, czy to, co robił pan poseł PO, pan Szymański, to było z pana nadania, czy to była jego inicjatywa? I bardzo się dziwię panu senatorowi Kurczakowi, bo kiedyś bardzo nam pomógł w sprawie miejsc pracy w Grudziądzu. Dziękuję. O ewentualnym przeniesieniu eksponatów, czyli czołgi, samolotu, jak i armat. Już wiele razy w zasadzie apelowałem, aby przenieść, a nie usuwać z tego terenu. Oraz drugie pytanie, czy w związku z ewentualnym zapytaniem na temat przystanku kolejowego w okolicach osiedla Żądza, czy otrzymał pan jakąś informację, jakąś odpowiedź, jakie są szanse, aby ten przystanek tam powstał, gdyż uważam, że dla mieszkańców Żądza, jak i Strzemcina, byłby to naprawdę strzał w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panu radnym Mizera. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Kilka pytań w kolejności od tyłu, jak były prezentowane. Ja bym chciał już powiedzieć więcej o sprawozdaniu skarbu. Czy ono zawierało jakieś dodatkowe elementy, które będą przedstawione w rocznym sprawozdaniu, które będziemy mieli na następnej sesji. Czy tam było coś innego niż to standardowe sprawozdanie, które będziemy mieli do przyjęcia, do poznania i do przyjęcia w przyszłym miesiącu. Następna sprawa to jest prowadzona rozbiórka budynków na terenie Starego Szpitala. Mam pytanie, czy ona jest w jakimś celu prowadzona innym niż sama rozbiórka i samo oczyszczenie terenu, ponieważ jak prowadziliśmy ostatnią rozbiórkę budynków, to były zapewnienia ze strony pana prezydenta i pana zastępcy o tym, że tam czekają inwestorzy na ten teren, że działki są dzielone pod konkretne zapotrzebowanie inwestorów, którzy mieli się w tej sprawie i są kwestią do ratusza, do władz miasta zgłosić. I tam był co więcej przyjęty jeszcze pod konkretne plany inwestora do zagospodarowania przestrzennego. Jak Państwo pamiętacie, czy w związku z tym, że teraz będą kolejne tereny wolne, czy to będzie miało jakikolwiek wpływ na te zapisy planu, który tam powstał wtedy, mówią pod konkretne potrzeby inwestora i z zapewnieniem prezydenta wynikało, że taki inwestor jest zainteresowany częścią tego. Następna sprawa, bo dowiedziałem się od osób w mieście, że plan tej płatki pieszo-rowerowej, która jest wykonywana w ramach rewitalizacji, jest autorstwa panów. I mam takie pytanie, czy panowie zaczęliście, to już takie plany były gotowe, bo z tego co wiem, to nie jest państwa autorski pomysł, a już wcześniej plany tej płatki w momencie rewitalizacji tego nabrzeża były przedstawione i one tak już się znajdowały. Ostatnia sprawa, którą chciałem przyzwyczaić do pana prezydenta, to rozszerzenie tej informacji na temat drugiego etapu. Pan prezydent wspomniał o drugim etapie trasy średnicowej, ale tylko w kontekście nowego przetargu. Jak wiemy, minęły 3 miesiące już tego roku budżetowego. Pierwsza transza obligacji z naszej strony ma być wykupiona z końcem czerwca 2013 i warto by było, żebyśmy mieli jakąś informację na temat jakie są plany finansowe względem tej wykupienia tej transzy. Czy my mamy już jakieś sygnały o tym, że te pieniądze z rozliczenia tej części trasy dzielnicowej, którą zbudowaliśmy, wpłyną i czy wpłyną zgodnie z terminem. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz. Panie Prezydencie, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Ja mam również pytanie odnośnie poparcia przez miasto projektu konsolidacji spółek zbrojeniowych w oparciu o powołaną spółkę. Skądinąd wiemy, że nasz zakład WZ-u ma doskonałą kondycję finansową, stabilny portfel zamówień, umowy podpisane długoterminowe, rozwijający się eksport. Skądinąd wiemy, że WZ-u rękami i nogami broni się przed chłonięciem. I tu pytanie rodzi się, jaki interes, co może ugrać WZ-u, będąc wchłoniętym przez taką konsolidacyjną spółkę i jaki interes ma miasto, że popiera taki projekt, skoro samo WZ-u widzi tam raczej zagrożenia niż szanse. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna Sosna. Panie Przewodniczący Wysoka Rado, ja chciałam zapytać o zakres działania służb Straży Miejskiej. Chodzi mi konkretnie o rejony oddalone od centrum typu Owczarki, dzielnice Duszewa, w okolicy Dworca, w kierunku Kłódki i tak dalej. Po prostu nie dostrzega się tam działania Straży Miejskiej, a zagrożenia są różnego rodzaju, między innymi na przykład ruch samochodowy, jeżeli mają powstać właśnie jakieś grupy interwencyjne, czy mają być stworzone nowe stanowiska, które będą kontrolowały na przykład ruch na ulicy Dębowej, w której bardzo szybko przemieszczają się pojazdy, to warte byłoby do zauważenia. A poza tym powstają liczne wysypiska śmieci na tych terenach i czy można by prosić i zapytać, czy jest jakiś plan działania Straży Miejskiej na tych terenach w sprawie właśnie wysypisk. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Kosiński. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, mam kilka pytań.
Pierwsze pytanie dotyczy rewitalizacji nabrzeża, wydatków dużej kwoty 44 milionów na modernizację tego portu nad Wisłą. Mam pytanie, czy został uwzględniony także, czy została uwzględniona odnowa tego zabytkowego budynku pana stuletniego z detalami, to jest rzecz bardzo ważna, czy została to odnowienie tego obiektu na nabrzeżu uwzględnione w kosztach tak dużych. Przypomnę jednocześnie, że mam tutaj duże wątpliwości co do spójności z tym, co dzieje się dzisiaj w Unii Europejskiej, bo jak wiemy, Unia Europejska, państwa na Zachodzie wprowadzają naturalizację, pełną naturalizację, nie leje się dzisiaj betonu, nie tworzy się wzmocnień, nie tworzy się elementów metalowych, w zasadzie przywraca się tak zwaną naturę sprzed wielu, wielu lat, tym bardziej, że tworzymy błonie nadwiślańskie w kontekście walorów zabytkowych, spichrzy, które są osadzone centralnie, dlatego też nie do końca uważam, że jest to spójne. Czyli pytanie dotyczące podnowienia tego zabytkowego budynku, czy został to uwzględniony. Kolejne pytanie dotyczy, czy stuprocentowa kwota zysków z funkcjonowania lodowiska w tym sezonie wpłynęła do kasy Morichu, bo Morich prowadził, tak? Czy wszystkie zyski zostały przekazane Morichowi? Zyski z opłat, ile typu sprzedawane na lodowisku? Wpływy, tak. Tak, oczywiście. Opłaty z biletów, czy wpłynęły do kasy Morichu? To jest kolejne pytanie. I jeszcze jedno pytanie odnośnie wizyt pana i nowej perspektywy finansowej, jeśli chodzi o środki unijne. Jak Grudziądz jako miasto zamierza wykorzystać to nowe rozdanie? Czy mamy jeszcze jakiekolwiek szanse na podjęcie, na wykorzystanie tych środków i jakie ma miasto perspektywy poza tym, co już wykonuje albo jest w trakcie? Czy mamy jakiekolwiek plany w ogóle do wykorzystania, w zakresie wykorzystania tych środków unijnych? No i oczywiście odniosę się jeszcze do kwestii WZU. Dla mnie WUMAN jest bankrutem, który bezwzględnie nie powinien przejmować tych zakładów. Wystarczy spojrzeć, co się stało z polskim Ursusem. Dzisiaj Ursus, też przejęty przez WUMAN, notabene Ursus nie zatrudnia już kilku tysięcy osób, tylko 100 osób i wyprodukował od 2011 roku 1000 traktorów. Także to są wskaźniki bardzo niepokojące, aby to nie stało się także z gruziąskimi wojskowymi zakładami uzbrojenia. To te pytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Radny Michoczek. I dawno trasy średnicowej od węzła Południowa do Szosy Toruńskiej. Mam pytanie, ponieważ trasa średnicowa teraz jako korytarz komunikacyjny odetnie dzielnicę położone na zachodzie miasta, czyli Strzemień Tchnierząc od lasu komunalnego i jeziora Rogińskiego. W jaki sposób wiadukt wzdłuż ulicy Południowej połączy te dzielnice z strefą rekreacyjną dla Grudziądza? Czy będzie na tej ulicy ścieżka rowerowa i chodnik? Pytam dlatego, no to jest oczywiste, ale pytam dlatego, że kilka lat temu powstał wiadukt w przebiegu drogi łąkowej i tam nie uwzględniono ani ścieżek rowerowych, ani chodnika, dlatego chociaż no to, nie, to może jest oczywiste, ale chciałbym takie zapewnienie panu prezydencie usłyszeć, że nie zapomniano o tych dwóch decyzjach. Dziękuję bardzo. Pan Wiedzielowski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Moje pytania korespondują z tym, o czym mówili radni Czepek i Tomaszek. Ja mam pytanie takie, bo część moich pytań wypadła już w tamtych. Jak te rozmowy dotyczące WZU realizowały uchwałę z 2010 roku i czy te rozmowy, które się toczyły, akceptowali związkowcy z WZU? Bo co chciałbym powiedzieć? Jestem również przeciwnikiem wchłonięcia przez WUMAR zakładów WZU, ponieważ wtedy, kiedy Stomin potrzebował ratunku i WUMAR prosperował dobrze, to WUMAR nie chciał Stominu, jak mógł go uratować. A w tej chwili, mając według tego, co podają cyfry, że WUMAR ma dość dużo strat, a WZU tylko zyski, więc taki kęsek jest dość smaczny. I miasto powinno zrobić wszystko, żeby ratować WZU, nie pomagać w konsolidacji. Tu radny Czepek wymienił jednego posła, jest jeszcze drugi poseł
Wojszczak bodajże, nie? Senator. No. Senator. Tak, tak, no bo wymienił kolega jednego, ale jak się wymienia jednego, należy wymienić drugiego również. Dziękuję bardzo i proszę o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, część pytań Państwa Radny dotyczyła WZU, między innymi Pan Marek Czepek, Pan Tomasz Tomaszek, Pan Radny Kosiński też, jak również ostatni Pan Radny Grzegorz Miedzianowski. Uchwała, konsolidacja, ja, czyli połączenie, tak inaczej można powiedzieć. My mamy uchwałę z grudnia 2010 roku, która przeciwstawia się tej konsolidacji, czyli tym ruchom związanym z połączeniem zakładów przemysłu zbrojeniowego w jedną grupę kapitałową. Ale to było hasło. Konsolidacja była hasłem, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć, jak będzie przebiegała. W tle tej konsolidacji zawsze była grupa Buma. Buma, największy zakład zbrojeniowy w Polsce. Ja tam nie wnikam, te straty, tam bankrut. Proszę Państwa, dopiero w marcu 2012 roku, dokładnie 19 marca, odbyło się posiedzenie Senackiej Komisji Obrony Narodowej z udziałem zaproszonych przedstawicieli Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, z udziałem zaproszonych posłów. Ja to całe posiedzenie prześledziłem w internecie i w imieniu rządu było trzech przedstawicieli Ministerstwa Skarbu, Gospodarki i Ministerstwa Obrony Narodowej. Na tym spotkaniu zaproponowano szczegóły konsolidacji, czyli w jaki sposób przedsiębiorstwa, zakłady zajmujące się szeroko rozumianą polityką przemysłu obronnego, czyli nie tylko wytwórcze, ale i naprawcze, tak jak jest Grudziąckie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, będą konsolidowane. Dwie wersje są. Pierwsza wersja, wchłonięcie wszystkich 11 zakładów do grupy Bumar i nazywają się te zakłady Bumar. Ta wersja spotyka wielu przeciwników, między innymi Hutę Stalowa Wola, czyli HSV, która też nie chce się w takiej koncepcji konsolidacji znaleźć, jak również Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z Grudziądza. Druga wersja to konsolidacja przemysłu obronnego w nowej formule organizacyjnej udziałami, czyli wszystkie zakłady mają wliczoną wartość i według tej wartości wnoszą udziały do nowej spółki. Zgadzam się z Państwem, nasza uchwała z 2010 roku szła w kierunku, żeby ochronić nasze zakłady, które w Grudziądzu stanowią bardzo duży potencjał nie tylko zatrudnienia, ale i w konsekwencji podatków, jakie wpływają do naszego budżetu. Są to zakłady, które tym potencjałem są w pierwszej piątce w Grudziądzu. Trzeba zrobić wszystko i wszyscy robią wszystko, żeby te zakłady dalej pracowały, ale najbardziej się rozwijały. Spotkałem się z przedstawicielami załogi, związków zawodowych, trzech związków zawodowych, które reprezentują załogę i mają wsparcie nie tylko przedstawicieli, nie tylko ich członków, ale całej załogi. I podpisaliśmy list do pana premiera, do wiadomości, do trzech ministrów, którzy zajmują się tą konsolidacją, że cała załoga popiera drugi wariant konsolidacji, czyli wariant udziałami według wartości majątku i według wyliczenia przez ekspertów, jaka jest wartość zakładów zbrojeniowych. Popierają to. Ja też się pod tym podpisałem i w ubiegłym tygodniu taka informacja poszła do pana premiera. Więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy oficjalnie. Taki ma załoga stosunek, że popiera drugi wariant konsolidacji, czyli udziałami wchodzą wszystkie firmy, tyle mają udziałów, jak jest majątek. I jest nowa jakość, nie jest to Bumar. Bumar też wylicza swoje udziały i też wnosi to do nowej spółki. Takie jest stanowisko również ministra obrony narodowej, przedstawiciela pana ministra obrony narodowej, to był wiceminister, który publicznie na Senackiej Komisji Obrony Narodowej to przedstawił. Czyli ta druga wersja jest popierana przez załogę i popierana jest przeze mnie, tak jak jest podpisana. Czyli załoga się zgadza z konsolidacją, ale w tej drugiej wersji. To by była odpowiedź na
Państwa Rady pytania dotyczące wojskowych zakładów uzbrojenia. Natomiast na pozostałe pytania tak, ja po kolei jak były, pan radny Tomasz Tomaszewski pytał się o przystanek kolejowy na osiedlu Rząd, czy zapadły, czy są jakieś informacje. Nie, na dzień dzisiejszy jeszcze, panie radny, nie mamy takich informacji. Natomiast było to, tak jak przeczytałem w moich informacjach na początku sesji, oficjalne pismo wysłałem do szefa sieci kolejowych, również do pana marszałka naszego województwa. I pan Łukasz Mizera, czy są jakieś nowe elementy w wystąpieniu pana komendanta Straży Miejskiej w stosunku do tych, które będą w sprawozdaniu? Ja nie czytałem jeszcze sprawozdania, nie mam tego sprawozdania, które państwu będzie przedstawione za miesiąc, więc trudno mi to powiedzieć. Natomiast pan komendant dzisiaj występował na prośbę szefa Komisji Bezpieczeństwa, pana radnego Smolarka, która to wynikała ze spotkania całej komisji z panem komendantem i taka prośba do mnie wpłynęła. Rozbiórka budynków na terenie szpitala. Te budynki do niczego innego się nie nadają. Mam na myśli ten budynek, który jest przyklejony, przybudowany do budynku mieszkalnego, a rozbiórka, czy jest jakiś inny cel? Nie, to jest tylko i wyłącznie na poprawę warunków sprzedaży nieruchomości, która jest w tym miejscu. No trudno mi tu polemizować, czy odpowiadać na takie pytania, że pan się od osób w mieście dowiedział, czyli to jest pomysł. Ja wiem tak, tej kładki, jak przyszedłem do pracy w ratuszu, moja osoba i nikt z moich pracowników nie miał takiego pomysłu, żeby tam była taka kładka. Jest to całkowicie pomysł autora projektu. To pan Sikora, tak się nazywa, kto jest tamten projektantem, powie. Na temat informacji dotyczącej refundacji finansowych, to poproszę pana skarbnika. Czyli na tym etapie bardzo proszę tak, o zakres, również pani radna Osowska pytała się o zakres działania Straży Miejskiej w Owczarkach i na to poproszę o pana komendanta, żeby udzielił odpowiedzi, ale dopiero po uzupełniających odpowiedziach pana Sikory. Proszę bardzo. Bardzo proszę, panie prezydencie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, radni, myślę tak, według kolejności złożonych pytań, pan prezydent z części tutaj mówił, które mam odpowiedzieć. Pan radny Tomasz Tomaszewski pytał również o czołg, armaty, samolot, który stoi w parku miejskim. Obecnie przewidujemy, że sam samolot będzie umieszczony na terenie wojskowych zakładów uzbrojenia, ale gdyby na granicy z działką miejską, na zapleczu pomnika lotników. Jest wstępna zgoda zarówno związkowców z MZK, bo oni też jak z WZU, bo oni proponowali to miejsce, Komitetu Honorowego. Jest taki pomysł, aby z tyłu dać taki wysoki cokół i ten samolot jakby zawiesić, ale w okolicach tego samego pomnika lotników. Oczywiście będzie to wymagać dodatkowych dokumentacji wszystkich projektowych i uzgodnie. Trzeba zobaczyć jeszcze, co jest pod ziemią. Bo jeśli budujemy cokół parometrowy, trzeba parametry wejść ziemię, czy tam coś nie przybiega. Ale wstępna jest zgoda jak gdyby i chęć ze strony dyrekcji wojskowych zakładów uzbrojenia, aby również wspomóc tą inicjatywę. Jeżeli natomiast chodzi o armaty i o czołg, to w specyfikacji sobiego zamówienia publicznego wskazaliśmy, że wykonawca tego całego parku jest zobowiązany w ramach swojej ceny i oferty dowieźć go przez wskazane przez inwestora miejsce w promieniu bodajże chyba jest do 10 km. Tak jak gdyby wykonawca to zobowiąże. Natomiast pomysłów jest kilka jeszcze precyzyjnie. Nie podjęliśmy decyzji, w którym miejscu. Natomiast prawdopodobnie będziemy się skłaniać, aby nadal pozostawić to w parku, tylko w innej części. Jak gdyby w tej części niemodernizowanej po drugiej stronie ulicy Wigury. Gdzie jest tutaj po jednej stronie ulicy Wigury, jakby po drugiej stronie Wigury, po tej części, gdzie stoi leśniczówka. Restauracja, są inne pomysły, aby z niektórych środowisk płynących, aby zrobić to na cmentarzach garnizonowych, na górze garnizonowej, bądź też przed wejściem na Grodziątką Stadelę. Również był pomysł, aby Centrum Szkolenia Logistyki wystąpiło z wnioskiem, aby ten sprzęt też przejąć i gdzieś na swoich obiektach wojskowych je umieścić. Decyzja ostateczna, jeżeli chodzi o czołgi, armaty, jeszcze
nie zapadła, więc to są jak gdyby rozważane w tej chwili możliwości. Pytanie pana radnego, też będę tak może skarbał, pana radnego Michała Czepka, dotyczące wiaduktu na ulicy Drodze, na ulicy Południowej. Jak mi się uda odpalić ten sprzęt, też wyświetlę samą dokumentację. Tam jest przewidywane oczywiście ścieżka rowerowa. Tutaj już mam tylko... Że to chwilę przyjdę do kolejnych pytań, zanim jakby wyłapię urządzenie peryferyjne. Było pytanie, od kogo to był pomysł, jeżeli chodzi o most. O most, wejście na pod. Ja myślę, że to wiele jeszcze od wielu lat tego typu pomysły zgłaszały, aby skrócić drogę dojścia do samej przystani Wisła, aby zbudować tam jakiś most. Natomiast ja osobiście, jak tutaj przyszedłem do pracy w 2006 roku, to na samych pierwszych miesiącach pracy jakby spotykałem się bardzo często z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną i tam z ust bodajże pana Roberta Modzelewskiego i pana Pocześniaka, architekta. Wyszła taka inicjatywa, aby zbudować taki most i pan Pocześniak, to jest projektant z Warszawy, pierwszą tego typu koncepcję już papierową nam przedstawił. Na podstawie tej koncepcji architektonicznej zleciliśmy już przetarg na wyłonienie wykonawcy na dokumentację i już samą projektu budowlanego i wykonawczego, a kiedy była to firma już gdańska. Może panu skarbnikowi udzielę teraz głosu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię spłaty wykupu emisji obligacji, która była dokonana w zeszłym roku na pomocowe finansowanie wydatków związanych z budową drugiego etapu trasy szynowicowej, to chciałbym Państwu poinformować, że miasto złożyło wniosek do instytucji zarządzających do CUP-u, opierając na kwotę 52 milionów, emisja obligacji na 52 miliona 800, przy czym wykup tych obligacji ma nastąpić maksymalnie w dwóch turach, czyli do połowy roku połowa i do końca roku druga połowa. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Przewidywany okres na zakończenie tego rozpatrywania tego wniosku nie powinien być dłuższy niż do połowy roku. Przy czym w przypadku CUP-u możliwe są częściowe płatności, czyli jeżeli CUP rozpatrzy część wniosku, to będzie część wniosku realizował. Czyli nie czeka do rozpatrzenia całości. Jeżeli będą wątpliwości do pewnych elementów tego wniosku, to zostaną wstrzymane. Chciałbym powiedzieć, że o tym informowałem też już na komisjach. Przedstawiłem tę sprawę na komisjach. Na pytanie pana radnego Czerwika. Dziękuję. Kontynuując, w międzyczasie udało się uruchomić projektor. Pytanie pana radnego Czerwika, Michała. Tutaj może słabo widać, na dole mamy ciąg ulicy Szosa Trumska. Przechodzimy tutaj przy stare kolejowej. Mniej więcej w tym miejscu, jak już pokazuję, to ma być zlokalizowane pomiędzy torami kolejowymi a budynkiem ten przystanek Grudziądz-Rządcy, o który wnioskował pan prezydent do polskich linii kolejowych. Proszę zwrócić uwagę, tutaj w ciągu tego wiaduktu mamy ciąg pieszo-rowerowy zaprojektowany. Czyli tutaj mamy nową łącznicę, która będzie budowana, ta na lewo jest już istniejąca i w ciągu wiaduktu jest tutaj kolorem czerwonym projekt nowej ścieżki, która jak już w lewo przeszedł przejście przez ulicy Południową, wchodzi w dom już tutaj łącznicę częściowo wybudowaną, służącą się jako drogę pożarową wzdłuż lasu. Natomiast w prawo też jest odnaga jakby tam taką ścieżkę rowerową, dzisiaj piaszczystą, jeszcze taką żwirową w lesie komunalnym. Dziękuję bardzo. Zgłaszam się pan radny Wiedzianowski, pan radny Tomaszewski, pan radny Błażej. Ale jeszcze są odpowiedzi. Przepraszam. Jeszcze jest cały szereg pytań, na które nie odpowiedzieliśmy w pierwszej w tej rundzie. Tak, za chwileczkę po mnie poproszę pana komendanta, żeby udzielił odpowiedzi na te pytanie pani radnej Małgorzaty Rosowskiej i radny Mężczyzny na pytanie pana Krzysztofa Kosińskiego o rewitalizacji budynku bezpośrednio, czyli tego starego drewnianego budynku, który jest dzisiaj klubu sportowego Wisła. Na wszystkie wpływy, to oczywiście wszystkie wpływy są do MOHiB-u, bo MOHiB obsługuje to środowisko. Proszę.
No wszystkie, jak wszystkie, to wiadomo, że 100%. Jak zamierzamy wykorzystać perspektywę środków unijnych 2014-2020? To odpowiadam, że na tym etapie ustalamy zasady, które będą obowiązywały przy przyznawaniu tych środków. Duże miasta, spotkania prezydentów było poświęcone właśnie ustaleniu tych zasad. Stanęliśmy na stanowisku, że jednak one pełnią w swoich regionach taką mini-stolicę dla swojego regionu i że ilość środków finansowych powinna być przyznawana proporcjonalnie do ilości mieszkańców i do poziomu bezrobocia w danym mieście. Czyli ilość mieszkańców to jest jeden wskaźnik i drugim wskaźnikiem jest poziom bezrobocia w danym mieście. Takie ogólne sformułowania, które zostały skierowane do ministra rozwoju regionalnego i do pana marszałka. Natomiast szczegółowych to jeszcze za szybko, jakie projekty będą realizowane, gdzie, to nikt jeszcze w Polsce na razie nie wie. Dopiero ustalamy te ogólne zasady, czyli reguły. To są te... Proszę pana prezydenta Sikorę o informację o tym budynku administracyjnym i szkoleniowym Wisły. Jeżeli chodzi o sam budynek obecny administracyjny szkoleniowy Wisły, to on sam nie będzie modernizowany w ramach tego projektu unijnego. Nie będzie, bo on miał 2 lata temu wyjęty zarządowy dar. Częściowo do niego zostały później dobudowane sanitariaty służące dla samych zawodników, jak i potencjalnych turystów pływających po Wiśle. Te sanitariaty zostaną od strony południowej rozebrane, bo będą nowe wybudowane w nowych budynkach. Powstaje nowe centrum szkoleniowo-konferencyjne, taki duży, jak był od strony Wisły budynek, nie te pierwsze 2 od strony, które widać basenu portowego. Natomiast wracając tutaj, pan radny tutaj wspomniał o betonach, to ten nam się wydający budynek zabytkowy też jak w różnych fazach wybudowania z niego różne betonowe piwnice i inne tego typu elementy i one cały czas tam funkcjonują. Tak? I po to właśnie między innymi budujemy te nowe centrum, ponieważ te istniejące piwnice dobudowane przez ostatnie 100 lat są systematycznie raz do roku zalewane. Tam się po prostu nie da w nich funkcjonować, jeżeli chodzi jako pomieszczenia dla, czy to na magazyny, czy to jako szkoleniowe, bo wiemy, że do jednej największej piwnicy wyłazą tutaj ze mną siłownie dla zawodników. Odpowiedź dobrze. Przepraszam pana, ale jeszcze wszystko. Jeszcze jest pan komendant Przeczewski na zapytanie pani radnej Osowskiej na temat owczarek. Bardzo proszę o mikrofon pana komendanta. Przewodniczący, szanowni państwo radni. Ja może jeszcze też 2 zdania odpowiedzi na pytanie pana Łukasza Mizery radnego, czego nie będzie w sprawozdaniu za miesiąc. W sprawozdaniu za miesiąc nie będzie tych zmian, które chcemy przeprowadzić w 2013 roku, czyli nie będziemy informować o stronie internetowej, na której mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje różne propozycje, uwagi. Nie będziemy informować o grupie interwencyjnej, nie będziemy informować o zmianie sposobu pracy dzielnicowych, o zmianie, o ulepszeniu czy usprawnieniu pracy służby dyżurnej, a więcej rozbudowania. Tak wzorem lat ubiegłych. To tyle, jeżeli do pana Łukasza Mizery. Jeżeli chodzi do pani Osowskiej, no nic nie stoi na przeszkodzie, żeby się tam strażnicy pokazali, poza tym, żebyśmy również mieli trochę informacji. My tam bywamy w tym rejonie. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy tam takie spore 2 kontrole. Z tych 26 wysypisk, o których mówiłem, to niestety najwięcej jest z tego rejonu. Kontrole prędkości prowadzimy co prawda na razie na ulicy Padarewskiego, ale każde pojawienie się fotoradaru w nowym miejscu wymaga zmiany organizacji ruchu. Jutro mamy posiedzenie Komisji Inżynierii Ruchu i zaproponuję umieszczenie znaków D51 na ulicy Dębowej i dopiero kiedy one się tam pokażą, dopiero będą mogli się tam pokazać strażnicy z fotoradarem i kontrolować. Jeżeli chodzi o wysypiska, tutaj nie ma najmniejszych problemów, żeby w tym rejonie się pokazać. Ostatnio wspólny, co prawda, ale patrol, policjant i strażnik miejski w bezpośrednim pościgu na ulicy Dębowej zatrzymali złodzieja, który schronił się jeszcze w trakcie ucieczki do autobusu miejskiego. Czyli bywamy tam
czasie. Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan radny Miedzianowski. W odpowiedzi pana prezydenta zabrakło jakby jednej odpowiedzi i tej, na której mi najbardziej zależało. Czy prezydent i osoby prowadzące rozmowy powinni nadal prowadzić działania w myśl tej uchwały 2010 roku, bo ona nie została zmieniona. I prosiłbym o odpowiedź na to pytanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, na dzień dzisiejszy jest, wczoraj był wtorek, było posiedzenie rządu i miały być poruszane te sprawy związane z konsolidacją przemysłu zbrojeniowego. Nie mam jeszcze informacji ani faksu, jakie wczoraj podjęto decyzje. W zależności od tego, jak strona rządowa będzie pracowała nad konsolidacją, tak ja wspólnie z przedstawicielami załogi będę też działał. Wszystkie działania, które podejmuję, są uzgodnione z przedstawicielami Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, w tym również z prezesem zakładu. Wszystkie. Jest to realizacja również tej uchwały z 2010 roku. Dziękuję. Pan radny Tomaszewski, wiem, że się zgłasza przez sekundę, tak? Proszę. Szanowni Państwo, panie prezydencie, w uściślając kwestię eksponatu z Parku Mińskiego, chciałem powiedzieć, iż kwestia uśmienia samolotu jest jednym z miejsc idealnych, więc tutaj wiele osób zgłaszało też, żeby w tym regionie ten samolot był umieszczony, więc to jest jak najbardziej za. Aczkolwiek cały czas będę apelował i jak robię w interpretacjach i zapytaniach, aby nie przenosić dalej poza teren czołgu, jak i armii. Tak? Ta pierwsza kwestia, o której pan prezydent wspomniał, jest jak najbardziej zadowalająca tych mieszkańców, którzy się do mnie zgłosili, aby w tej części zostawić również te eksponaty, też miejsca jest, ale żeby nie wywozić poza ten, a tym bardziej gdzieś miejsca zamknięte, gdzie nie byłyby widoczne. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że jest to apel pana radnego, to aby te eksponaty militarne pozostały w parku, ewentualnie lekko przesunięte na inne miejsce. My też takie coś bierzemy jako główny punkt pod uwagę. Główny punkt. Dziękuję panu radnym. Marek Czerek. Panie przewodniczący, panie prezydencie, w jednej części mojego pytania zadałem również odnoszenie się pana prezydenta do działań posłów Platformy Obywatelskiej, ponieważ oni jakby nie wiem, kogo reprezentowali, bo pan prezydent odciął się, że nie prosił ich o to, albo nie usłyszałem pana odpowiedzi z tego. Natomiast załoga również się wypowiedziała, że nie prosiła ich o spotkanie z prezesem Bumaru i oni działają jakby tylko w tym, że połączenie z Bumaru byłoby dobre dla zakładu WZU. I chciałem się spytać, czy oni działali z własnego tylko działania, czy z pana prezydenta, to jest raz. I drugie moje pytanie w sprawie podziału środków unijnych u marszałka. Ja myślę, że z tych nasłuchów, które mamy, które płyną z Torunia, od marszałka, od sejmiku, płyną złe wieści do naszego miasta, dlatego że radny z sejmiku, bodajże pochodzący z Włocławka, występuje w imieniu Grudziądza i mówi, że mówicie tylko panowie o Toruniu, o Bydgoszczy, natomiast zapominacie o tych miastach, które jakby nie są tymi stolicami województwa. Ja mam też taki obraz i też tak myślę, że tak jest. Natomiast to samo się dzieje w promocji naszego województwa, którego autorem są służby marszałkowskie. Jest to wszystkich innych, tylko nie ma o Grudziądzu nic. Natomiast my mamy atuty i chyba możemy skorzystać. Przecież drugie miejsce w zdobyciu, że nasze spisze w naszym geografii, inne nasze zabytki, które są jak najbardziej historycznie zachowane, mamy atuty, tylko jakby nie umiemy wykorzystać, czy to jest nasza wina, czy to nasze służby tam za mało jakby wiedzą, które w dziurku służbach marszałka. Jak to jest, panie prezydencie, bo to już naprawdę mieszkańcy Grudziądza widzą tutaj wielkie braki w tym działaniu. Czy to jest nie tylko działanie marszałka, czy my za mało tam w Toruniu jesteśmy aktywni? Bardzo prosił o odpowiedź. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja wiem, że przedstawiciele załogi spotykali się również z posłami grudziąckimi, z panem senatorem na ich prośbę w ich biurze i poprosili ich o interwencję, więc myślę, że skoro ich prosili posłów, ja nie byłem na tym spotkaniu, bo nie muszę być wszędzie zapraszany, poprosili posłów i pana senatora o interwencję, o bieżące działania i w ramach tych bieżących działań i interwencji myślę, że mają posłowie i senator prawo spotykać się z różnymi przedstawicielami ministerstw, którzy są na korytarzach Sejmu, czyli są pod ręką, jak się mówi.
sposób bezpośredni. I myślę, że takie spotkania się odbywały. Natomiast również został zaproszony do Grudziądza przez jednego z panów posłów, pan prezes Bumaru, żeby opowiedział o sytuacji Bumaru. Im więcej wiedzy, tym lepiej. Ja uważam, że tak, że trzeba się spotykać z każdym, kto się przyczyni do stabilizacji i poprawy warunków załogi, czyli Wojskowych Zakładów Uzbrojenia. Natomiast o czym panowie rozmawiali, nie mam pojęcia. Środki unijne, złe wieści. No nie wiem, jakie to są wieści. Do mnie takie wieści, panie radny, nie płyną. Ja w swoim wystąpieniu mówiłem na konwencie prezydentów, że prezydenci pięciu miast prezydenckich, tyle mamy miast w naszym województwie, dyskutowali o tym, a nie dwóch, żeby uzależnić podział, żeby jedne z kryteriów głównych to była liczba ludności w mieście i bezrobocie. Szczegółowo bym mógł powiedzieć o wykorzystaniu środków finansowych w perspektywie 2007-2013 według tabel. Za chwilę będzie podsumowanie, jeszcze mamy rok 2013 i na pewno to zrobię dla Wysokiej Rady. Jakie środki wpłynęły do naszego miasta, a jakie wpłynęły do innych miast i wówczas będą konkretne liczby i konkretne zadania. W tej chwili jeszcze trwa realizacja wielu projektów, które będą, jak Państwo wiecie, one muszą być podpisane do końca 2013, a muszą być rozliczone 2013 plus 2 lata. Czyli muszą być rozliczone w 2 lata po perspektywie budżetowej 2007-2013. Natomiast według mojej wiedzy i moich wyliczeń całkiem dobrze wyglądają środki unijne, te, które są w tej chwili realizowane, a te, które będą, to się dopiero okaże, jeżeli dojdziemy do szczegółów. Na razie są jakieś tam nasze prośby i sugestie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, żeby były podstawowe kryteria brane pod uwagę, czyli liczba ludności i bezrobocie. Dziękuję bardzo. Pan Radny Kosiński. Bezrobocie wzrośnie, jak się was pozbywa. Proszę o spokój. Jeżeli rewitalizujemy nabrzeże nadwiślańskie, staramy się przywrócić temu nabrzeżu w miarę wygląd pierwotny. I w inwestycji za 44 miliony złotych. No 30, to pan prezes się pomylił, ale ja to tyle słyszałem. Nieważne, dużo. 34 miliony złotych. Nie uwzględniliśmy tego obiektu, który stoi tam od 100 lat, może więcej, nie wiem. No, Mariusz Żebrowski może się dowiedzieć, jak długo stoi. Widoczny jest na wielu pocztówkach starych gruziąskich. Tam powinna pojawić się piękna, zabytkowa dachówka. Te góry powinny być odnowione. Nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, ale na pewno nie spełnia tych kryteriów. Jeżeli tego centralnego obiektu nie przewiduje się w tym programie rewitalizacji, to ja zupełnie tego nie rozumiem. Natomiast pakuje się tonę betonu, tony stali. Jak to będzie się komponowało z gruziąskimi smiczami z określonego wieku? Jest to bardzo, bardzo dziwne zespolenie elementów, które na pewno nie tworzy zdecydowanej jednolitości. Jeżeli chodzi o stanowisko pracowników UZ-u, oni wczoraj protestowali przed urzędem wojewódzkim. Pojechał autobus z pracownikami na akcję protestacyjną. Miałem tę okazję być razem z nimi. Słyszałem, co mówią, jakie mają wątpliwości i nie wierzą tym wariantom, bo wiedzą, że ten drugi wariant będzie dotyczył tylko zmiany nazwy, natomiast pan Kerskowski będzie dalej dowodził tą spółką i doprowadzi w konsekwencji do likwidacji WZ-u, tak jak z innymi zakładami pracy. Także jest całkowity brak wiary w stosunku, utrata zaufania do władzy, to po pierwsze. A jeżeli pan prezydent chciałby mieć większą świadomość, to proszę wejść na stronę www.pl i zapoznać się z raportem na temat działalności pana Kerskowskiego. Naszego wszystkiego dokładanie zapisane i będzie pan miał ogólną świadomość. Panie radny, prosimy na temat, bo idziemy całkowicie w innym kierunku. Na temat zagrożeń UZ-u. Dobrze, nie pan to zaczyna, bo już panu przedstawia inne jeszcze warianty. Konkretnie mamy informacje po stronie. Panie przewodniczący, mówimy o losie 500 ludzi, którzy pracują. Ja wiem, ale konkretna informacja. 500 groźb. Ja pana rozumiem, tak? To tyle. Dobrze. Dziękuję. Ja już chcę się uspokoić trochę, ale... Nie się pan uspokoi, proszę bardzo. Taka jest, wie pan, taka, z takim lekkim duchem pan wychodzi w tej sprawie, jakby bardzo daleko, jedną nogą tu, drugą tam, tak jak poseł Dzięcioł mówił. Ja tego nie rozumiem. Według mojej oceny ja oczekuję zdecydowanego stanowiska prezydenta miasta Grudziądza w sprawie WZ-u. Bardzo zdecydowanego. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, panie państwo radni, no trudno z panem radnym Kosińskim dyskutować w kategoriach. Tak, panie przewodniczący. Ja bardzo muszę uspokoić, szanowni państwo. Budynek Wisły, jestem tam często, ten budynek w środku. Na dzień dzisiejszy, oczywiście każdy budynek może być jeszcze ładniejszy. Na dzień dzisiejszy nie jest w takim stanie, żeby wymagał rewitalizacji. To po pierwsze.
Po drugie, oczekuje Pan zdecydowanych działań. Pisma podpisane przez prezydenta z imienia i nazwiska są zdecydowanym działaniem. To nie jest kategoria wiary lub niewiary. To jest dokument, który był skierowany do trzech ministrów i do pana premiera. I podkreślam, podpisany wspólnie z przedstawicielami załogi. Oni to akceptują i aprobują. Podpisałem to wspólnie z przedstawicielami bardziej zdecydowanego stanowiska. To proszę powiedzieć, jakie stanowisko konkretnie. Bo ani przedstawiciele załogi, ani ja na tym etapie, w jakim jesteśmy dzisiaj, wiedzy i działań rządu, nie widzimy innej możliwości działań. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomaszek. Panie prezydencie, szanowni państwo, ja chciałbym wrócić jeszcze raz do informacji pana prezydenta na temat poparcia dla projektu wchłonięcia WZ-u. Ja rozumiem, że spośród dwóch projektów, które są przewidziane tam, czyli wchłonięcie przez upadającą spółkę Bumar, co oznacza w zasadzie utratę podmiotowości przez WZ-u, i drugi projekt, który przewiduje wchłonięcie przez nową powstałą spółkę na bazie Bumar, bo nawet jeżeli będziemy udziałami tam dzielili, no to wszyscy wiemy, że Bumar jest największą spółką kolejną, więc o kondycji finansowej tego nowego podmiotu będzie decydował w dużej mierze nadal Bumar. Że z tych dwóch projektów ja rozumiem, że lepszy dla WZ-u jest ten drugi. Po pierwsze oznacza w ogóle utratę podmiotowości, wpływu na funkcjonowanie tej spółki. Natomiast nadal nie rozumiem, dlaczego miasto popiera ten drugi projekt w sytuacji, kiedy WZ-u w ogóle nie chce konsolidacji, kiedy WZ-u ma doskonałą kondycję finansową, kiedy w zasadzie to wchłonięcie zmierza tylko i wyłącznie do przejęcia portfela zamówień WZ-u. Dziękuję. Panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, no ja już tego bardziej dokładnie nie mogę, panie radny Tomaszek, powiedzieć, że przedstawiciele załogi aprobują, podpisali się pod apelem. Trzech przedstawicieli związków zawodowych się podpisało i aprobuje drugi wariant. Upadająca spółka Bumar. Bumar nie upada. Na senackiej komisji obrony narodowej ktoś z panów senatorów zapytał się o wynik finansowy Bumaru na działalności operacyjnej, nie na żadnych tam papierkowych, księgowych historiach. Bumar za rok 2012 ma około 40 milionów czystego zysku po opodatkowaniu. Z działalności operacyjnej, tak jak powiedziałem wcześniej. Więc jeszcze raz mówię, drugi wariant konsolidacji połączenia popiera cała załoga WZ-u. O czym świadczą trzy podpisy przedstawicieli związków zawodowych, i mówię. Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Czerpek, jeszcze pan radny Marek Czerpek i pan radny Szymański. Dziękuję panu. Marek Czerpek, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. W jednej części mojego pytania prosiłem pana prezydenta o ustosunkowanie się do tej sytuacji, gdzie Grudziądz jest marginalizowany w materiałach promocyjnych marszałka. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, odpowiadając na zdanie, podam przykład z tego tygodnia. Dwa dni temu w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie odnośnie wspólnej promocji miast tych prezydenckich, choćby na targach Expo Real w Monachium, które będą się odbywać na początku października bieżącego roku. I wspólnie ze służbami marszałka ustaliliśmy, że tam się wystawią cztery miasta z minimalnym wkładem miasta, resztę dołoży Urząd Marszałkowski, jeszcze przyrzuci dofinansowanie z projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Promocji Marki. 60% jakby tego wspólnego wystawienia i wspólnego promowania się jako województw. To jest przykład z tego tygodnia, więc nie wiem, stąd pan radny ma inne informacje. Dziękuję bardzo. Bym prosił o informację, bo to nie było przedmiotem informacji, tak? I tak pan prezydent dalej wystąpił. Pan radny Mizera, bo to do wcześniejszej wypowiedzi, pan radny Szymański, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Najpierw ten temat pierwszy, czyli ten temat Bumaru, który omawiamy. Pan prezydent raczył sobie powiedzieć, że do końca dokładnie nie zna sytuacji Bumaru. Tak, bo takie stwierdzenie... Tak, no to dobrze, to jeżeli pan zna, to tym łatwiej będzie mi to pytanie uzupełniające zadać. Jeżeli znamy tą sytuację, to powinniśmy już dzisiaj wiedzieć mniej więcej, czy ta spółka będzie restrukturyzowana, w jakim ona zakresie będzie restrukturyzowana, przed przeniesieniem do nowego podmiotu.
bo ja uważam, że Umar w tym stanie, który ma dzisiaj, to nowego zespołu operacyjnego, o którym pan prezydent wspomniał, ma również pewnego rodzaju zobowiązania i pewnego rodzaju problemy natury typowo strukturalne, czyli przerost zatrudnienia, nieefektywne. Te części, które były załatwiane w międzyczasie, czyli z innymi przejmowanymi zakładami. Problemów generalnie tam jest napiętrzonych dość sporo. Jeżeli w pełni zgadzam się tutaj z radnym Tomaszem Tomaszkiem, że jeżeli w tej formie Bumar miałby zostać wniesiony, to nie dość, że jego pozycja przy tym podziale oddziałów będzie decydująca i tak naprawdę niewiele się zmieni, to po drugie może on zostać balastem dla tych spółek i tych firm, które wykazują bardzo dobre zyski. Ja uważam na dzień dzisiejszy, że bez naprawdę racjonalnego przedstawienia sprawozdania finansowego i jasnych precyzyjnych planów rządu i poszczególnych ministerstw odnośnie tego, jak ma być prywatyzowana ta część sektora zbrojeniowego i w jaki sposób mają funkcjonować te podmioty na rynku polskim i europejskim, to tutaj podpisywanie przez trzech członków załogi jakichkolwiek apeli, to mija się z celem. I na koniec ja w ogóle nie rozumiem pana stanowiska, że pan się nie interesuje, nie odnosi do tego, co robią pana parlamentarzyści, czy do tego, w jaki sposób Rada Miejska podejmuje swoje uchwały. Ja pragnę panu przypomnieć, że jest pan przewodniczącym Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu i powinien pan koordynować przynajmniej te prace, które w ramach Platformy Obywatelskiej i te sygnały, które na zewnątrz wychodzą. I ja nie chcę się w żaden sposób wtrącać, bo mam na swoim przykładzie doświadczenia, czym zajmuje się poseł pana partii w ramach swoich obowiązków poselskich. Ale jeżeli jeden poseł zaprasza przedstawicieli Bumaru, drugi w tym czasie stoi po stronie załogi, a pan prezydent rozważa trzecią formę, trzecią ewentualność i w takiej materii się ubiega, no to mamy tutaj kakofonię dźwięków, która świadczy o tym, że albo pan na tym nie panuje, albo ona obnaża w prosty sposób słabość tego całego instrumentu, jakim jest działalność Platformy na terenie Grudziądza. Teraz druga sprawa, która mnie bardziej interesuje. Jakieś pytanie konkretne pan radny, do pana prezydenta, oprócz swojego stanowiska? No panu przeszkadza. Konkretne pytanie było sformułowane. Tak, jak się pan odnosi do tej sytuacji? No bo mamy dysonans w tej rozbieżności i po drugie, no pan podpisał list do premiera, nie znając dokładnej sytuacji finansowej, chyba że mamy jakiś plan restrukturyzacji, bo czy pozostaje w taki sposób, jak jest w dniu dzisiejszym. No, to jest bardzo oczywiste dla mnie pytanie. Czy pan został przed podpisaniem tego listu przedstawione plany, w jakiej formie będzie ta nowa spółka funkcjonowała i jaki będzie udział? Bo to, że będzie wniesiony na podstawie wyliczeń ekspertów, to jest w tym momencie to mało, bo jak będą? Na podstawie zysku operacyjnego nie. Na podstawie całej wartości danych podmiotów i zobowiązań, tego, jakie mają kontrakty podpisane, jako umowy, to jest trochę więcej niż tylko i wyłącznie taka lakoniczna odpowiedź. I teraz druga sprawa, bo pan skarbnik raczył skończyć swoją odpowiedź tak samo jak na komisji odnośnie wykupu tej naszej części obligacji. Że jeżeli nam rozpatrzy Centrum Unijnych Projektów na wniosek do połowy roku, to będziemy mieli część tych środków, może w ratach, może w całości, no a jeżeli nie, czy my rozważaliśmy sytuację, że coś może już dostaniemy pierwszą ratę, albo nie dostaniemy kompletu płatności, albo w ogóle ktoś się nie przychyli do tego wniosku, ponieważ ja państwu przypomnę, że my rozmawiamy o zobowiązaniu na 56 milionów złotych, tak? Same odsetki od niego w skali roku, bo całe obligacje, tak, całe obligacje mamy na roczne, dwie transze, tak? 26. No tak, no. Mamy w naszym planie wykup pierwszej części do 31 czerwca, a drugiej części do 31 grudnia. No więc mówimy o całej skali roku. To za same koszty, które w związku z tym będzie miasto ponosiło i realnie ponosi, to można by było kupić spokojnie 4 kamienice w Grudziądzu i załatwić część problemów tych ludzi, którzy tu siedzą. Tak, bardzo wolne. Proszę spokojnie. Bardzo przepraszam. Szanowny panie radny, restrukturyzacja Bumaru nie była przedmiotem obrad Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Nie mam żadnych innych informacji i tak sobie myślę, że ona wykracza daleko poza naszą dyskusję tutaj w Radzie, że są to kompetencje ministra skarbu, ministra gospodarki i ministra obrony narodowej. Ale ja mogę tylko mówić o tych oficjalnych wystąpieniach. Prezydent jest osobą oficjalną.
Państwo możecie mówić różne rzeczy. Ja tylko o oficjalnych wystąpieniach, jakie miały miejsce na posiedzeniu Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Tam problem restrukturyzacji, czy Bumaru, czy HSV, czyli Huty Stalowa Wola, nie był omawiany, były tylko omawiane główne założenia. Główne założenia. I czy się interesuje tym, co robią parlamentarzyści? Oczywiście, że się interesuje. I parlamentarzyści rozmawiali z wszystkimi osobami, które by mogły im wyjaśnić, przybliżyć sytuację gruzińskich zakładów uzbrojenia, czyli wojskowych zakładów uzbrojenia w planach przyszłej konsolidacji. Z wszystkimi. I nie działają przeciwko załodze. Żaden normalny parlamentarzysta z Grudziądza czy skądkolwiek nie działa przeciwko załodze. Nie ma takiej możliwości. Wykup obligacji. Co będzie, jak będzie. My mamy dzisiaj wszystkie dokumenty złożone do kontroli w Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wszystko jest na najlepszej drodze. Nie uzupełniamy, czyli one są kompletne. One były kompletowane jeszcze przed złożeniem wniosku i wyjaśniane były różnice. I zakładamy, że wszystko będzie w porządku. Takich wariantów, co będzie, jak będzie, to my nie analizujemy w tej chwili. Jeżeli będą jakieś trudności, to będziemy Państwa informować. Oczywiście, że tak. Na dzień dzisiejszy nie przewidujemy trudności w spłacie pierwszej transzy tych 25 ponad milionów do końca czerwca. Zakładamy, że będą po wszystkie na najlepszej drodze. Dziękuję bardzo, pan radny Szymański. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze w sprawie Bumaru. Ta sprawa jest sprawą fundamentalną i załoga to czuje, mieszkańcy to czują. I wielu z nas to czuje, że jednolitego, jednoznacznego stanowiska ani pana prezydenta w tej sprawie, ani rady PO nie ma, a Platforma Obywatelska jest podzielona, stoi w rozkroku. Co innego Tomasz Szymański, poseł Tomasz Szymański, zupełnie co innego poseł Janusz Dzięcioł. I tak jest prawda. Nie słyszeliśmy jednoznacznego stanowiska od państwa z PO, że jesteście przeciwko włączeniu WZ-u do Bumaru. I to są fakty, nie zaprzeczam. I teraz przejdźmy do kilku dosyć istotnych kwestii, które w sprawie też reprezentują. My staraliśmy się monitorować, co się wydarzyło od 22 grudnia 2010 roku w sprawie uchwały Rady Miejskiej o niedopuszczeniu do tego, aby WZU zostały włączone do Bumaru. Przez 3 lata, panie prezydencie, pan radny Marek Czepek starał się dopytać, co konkretnie pan zrobił, Dlatego składaliśmy interpelację. W interpelacji jest niewiele, oprócz tego, że może pan apelować do dysydentów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że 22 marca 2013 roku wysłał pan kolejny apel do premiera rządu RP, do ministrów, ale pytanie jest następujące, panie prezydencie. Co konkretnie, z kim pan się przez te 3 lata spotkał, by wykonać uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza? Z kim pan przewodniczący Rady Miejskiej się spotkał, bo też jest również wpisane w uchwale, że to również on powinien brać udział w wykonaniu tej uchwały. Co takiego zrobił? Dlatego to jest podstawowe pytanie, panie prezydencie. My odpowiedź na naszą interpelację otrzymaliśmy. Ale jeszcze raz powtarzam, tam tej odpowiedzi nic nie ma. Żadnej konkretnej. Dlatego pytanie jest podstawowe i o to nas pytają. Z kim pan prezydent się spotkał? Czy pojechał w tej sprawie na przykład do Warszawy, a nie do programu telewizyjnego? Czy spotkał się z ministrem skarbu, z ministrem obrony narodowej, może z premierem? To są pana koledzy partyjni. Więc jaki problem umówić się, prezydent miasta Grudziądza, z dysydentami w tym państwie? I proszę państwa, o te konkretne pytania. O te konkretne pytania, co pan prezydent zrobił, to powtarzam po raz trzeci. Osobiście, z kim się spotkał, kiedy, gdzie i jakie są tego efekty. To jest podstawowe pytanie, panie prezydencie, a nie jakieś mówienie, co Senacka Komisja Obrony w tej sprawie zamierza uczynić, jakie decyzje zostaną podjęte, czy WZU będzie w Bumarze, czy w innej grupie kapitałowej. Ani w Bumarze jak będzie, ani w grupie kapitałowej jak będzie, to dla WZU nie będzie dobre. Nie będzie dobre. I załoga doskonale o tym wie, chociaż szuka jakiegoś najlepszego dla niej rozwiązania. A więc jest tylko kwestią czasu, kiedy się dowiemy, że będzie WZU musiało się zwijać po prostu. Z tego powodu, że nie przypilnowaliśmy tej sprawy. A my mieliśmy na to 3 lata, żeby dopiąć, przypilnować interesów miasta Grudziądza. I dlatego takie szczegółowe pytania się pojawiają. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja już nie potrafię bardziej dokładnie i precyzyjnie panu radnemu Szymańskiemu odpowiedzieć, czy brak jednoznacznego stanowiska. Jeżeli się pisze list do premiera, do 3 ministrów,
którym się precyzyjnie mówi i podpisuje, jakie stanowisko zajmujemy, że optujemy za drugim wariantem konsolidacji, to nie ja optuję sam. Obok się podpisują przedstawiciele, oficjalni przedstawiciele załogi. I pan mówi, że nie będzie to dla nich dobre. Dzisiaj pan mówi, że trzy podpisy przedstawicieli związków zawodowych WZW podpisali się pod apelem do premiera i do ministrów i nie będzie to dobre dla załogi. Chyba się pan nie zastanowił, panie radny, nad tym. No, absolutnie. Natomiast jakie konkretne wszystkie działania od 2 lata i 3 miesiące dokładnie, bo w grudniu podpisaliśmy tę uchwałę, podjęliśmy. Wszystkie działania były precyzyjnie uzgodnione z przedstawicielami załogi. Gdyby była jakakolwiek, ja jestem w ciągłym kontakcie z przedstawicielami załogi, gdyby była jakakolwiek sugestia z ich strony, że mam się z kimś spotkać, to na pewno bym to zrobił. Samodzielnie nie działam, panie przewodniczący rady, bez zgody i wiedzy przedstawicieli załogi. Od tego trzeba zacząć. Natomiast parlamentarzyści z tej racji, że są nieustannie podczas obrad parlamentu, czyli Sejmu i Senatu i mają styczność z przedstawicielami ministerstw, to są niejako upoważnieni. Wszyscy troje parlamentarzyści, trójka cała, i senator, i dwóch posłów, i oni rozmawiają z przedstawicielami. Ja mam pełne informacje od nich, jak te rozmowy przebiegały. Dziękuję bardzo, pana radnego posła. Spotykałem mnie raz, nie dwa, nie trzy. To raz. A dwa, panie prezydencie, pytam o uchwałę. Pan powinien wykonać uchwałę, zrobić wszystko, żeby ona została zrealizowana. I my jako radni mamy prawo spytać pana prezydenta, w jaki sposób ją wykonać. A pan mi mówi o apelach, o programach telewizyjnych i o wywieszaniu flag. To ma być wykonanie uchwały Rady Miejskiej. To jest chwila. Nie, oczywiście mam inne zdanie, panie radny. Uważam, że wykonuje uchwała i pracownicy WZW też tak uważają. Zapytam. Proszę bardzo, pana Jędra Bosa. Proszę Szymańskiego. Pan przewodniczący, nie jest zwykle to płaszczykiem ochrony interesów mieszkańców, przemyca jakieś takie partykularne interesy partyjne swoje ukrywa. Ja chciałbym powiedzieć, że pan przewodniczący skłamał, mówiąc, że radni PO nie mają jednego wspólnego stanowiska odnośnie zakładu WZW. Sam pan wspominał o tym, że o uchwale, której według pana pan prezydent nie wykonuje, taką uchwałę podjęliśmy jednogłośnie w 2010 roku. Pan też był jakby tego samego zdania, głosując na tą uchwałę, jak my. Także proszę nie mówić i nie okłamywać opinii publicznej i nie mówić, że nie mamy jednoznacznego i spójnego stanowiska w tej sprawie. Drugiego nie! Proszę o spokój, szanowni państwo. Bardzo proszę. Powiedziałem publicznie, że nie było to jednolite stanowisko. Ja powiedziałem, jakie jest stanowisko klubu radnych PO w tej sprawie. To jest różnicne. Szanowni państwo, jesteśmy w trzech informacjach prezydenta. Od 2013 roku nigdy nie powiedzieliście, nie wypowiedzieliście się, czy jesteście kwestii, by Bumar został włączony, czy nie włączony. A jeżeli nie włączony, to na przykład do jakiej innej spółki. Szanowni państwo, bardzo proszę, jeżeli chcemy brać wolne głosy, to pod koniec sesji, tak? Na dzień dzisiejszy jesteśmy przy informacjach prezydenta i bardzo dużo już przekroczyliśmy czasu. Pytania do informacji państwo macie. Nie widzę, kończymy ten punkt. Przechodzimy do tego punktu porządku obrad. To jest sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012. Szanowni państwo, tak jak oczywiście widać z przepisów prawa, takie sprawozdanie jest przedstawiane Radzie. Nad tym sprawozdaniem nie głosujemy. Oczywiście, czy jakieś uwagi państwo radni macie do tego sprawozdania? Nie widzę. Przyjmuję, że sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2012 rok zostało przyjęte. Szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku. Pan radny, proszę bardzo, pan radny Szymański. Panie przewodniczący, w imieniu klubu proszę o 10 minut przerwy. Dobrze. Więc szanowni państwo, spotykamy się punktualnie o godzinie 13. I przerwą mieliśmy sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2012. W chwili obecnej, szanowni państwo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok. Szanowni państwo, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, na komisji wspólnej rozmawialiśmy na temat zapisu uzasadnienia uchwały w zakresie przesunięcia środków z roku 2014 na 2013 w celu zrealizowania zadania związanego m.in. z ochroną, z instalacją ochrony przeciwpożarowej w tutaj w budynku ratusza. Ponieważ ta dyskusja nie skończyła się praktycznie, pan prezydent miał przemyśleć, zastanowić się i ewentualnie udzielić odpowiedzi, to bardzo bym prosił o to odpowiedź. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ja bym też chciał jeszcze stanowisko tutaj zająć. Proszę bardzo, panie prezydencie. Proszę bardzo, panie skarbniku. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestię, którą podjął pan radny, dotyczy to zadania inwestycyjnego wykonania instalacji toporu w budynku Urzędu Miejskiego. Jest to o wyjaśnieniach do projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, strona 35. Pan radny pytał się, czy możliwe jest zaciągnięcie zobowiązania w takiej sytuacji, skoro plan jednego roku jest przekroczony przez kwotę najniższej oferty. Tylko proszę zwrócić uwagę, że my mamy tu do czynienia z zadaniem dwuletnim i delegacja czy uprawnienie prezydenta do zaciągnięcia do zobowiązania wynika z drugiej uchwały, nie z uchwały budżetowej, tylko z uchwały WPF. W uchwale WPF objaśnienia do tej uchwały jest wykaz przedsięwzięć. Państwo nie macie zapewne tej uchwały, to znaczy mamy teraz uchwałę zmieniającą uchwałę WPF. Jednym z tych przedsięwzięć jest wykonanie instalacji toporu w budynku Urzędu Miejskiego. Sama uchwała, zgodnie z artykułem 228 ustawy o finansach publicznych, zawiera upoważnienie dla prezydenta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Zatem można zaciągnąć zobowiązanie wynikające z uchwały WPF, o ile najniższa oferta nie przekracza łącznie planu, który jest poświęcony na 2 lata. Mamy taką sytuację, że chcielibyśmy to zadanie zrobić w trakcie jednego roku, zatem trzeba by przenieść kwotę 40 tysięcy z roku 2014 do roku 2013. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny, tak proszę. Tak, jeszcze może teraz ewentualnie posługuję się do tej odpowiedzi, do tej dyskusji, która była na komisji wspólnej. Z tym, że ja bym chciał, żeby pan zwrócił uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, w pańskiej wypowiedzi, kiedy pan udzielał odpowiedź panu Czepkowi, że budżet miasta rozpatruje się w skali roku. Od 1 stycznia do 31 grudnia. Ja myślę, że pan utrzymuje stanowisko. Natomiast w artykule 44 ustawy o finansach publicznych pisze w ten sposób. Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokościach ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych. Nie ma nic o wydatkach. O planie wieloletnim. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeszcze nie skończyłem, może ja dokończę i później bardzo poproszę. Proszę dokończyć. Ja może nie będę tutaj mówił na temat zobowiązania tej definicji tego słowa, bo też poruszaliśmy ten temat. Okazuje się, że w orzecznictwie po Euro 2012 te zobowiązania, termin zobowiązanie no, mocno został, jego wartość jest obniżona. Dlatego, że jeżeli stara ustawa z 2005 roku w artykule 36, który już miał identycznie jak artykuł w tej chwili 46, nie dopuszczała takiej sytuacji, żeby można było rozpocząć postępowanie, żeby można było rozstrzygnąć, żeby można było zaciągnąć zobowiązanie poprzez umowę. W tej chwili w orzecznictwie pojawiły się nawet takie sytuacje w piśmiennictwie, że nawet umowa
nie gwarantuje zaciągnięcia zobowiązania, nie jest gwarantem tego, że czyni za sobą zobowiązanie, gdyż w ustawie o rachunkowości wynika, że zobowiązanie stricto dla skarbnika miasta to jest faktura. Wtedy faktycznie fizycznie powstaje zobowiązanie. Takie poglądy między innymi znalazłem w takim dodatkowym zamówienia publiczne, doradcy. Między innymi tam pisał zastępca skarbnika z jednostek samorządu terytorialnego. I między innymi tam właśnie taką głosił teorię, że ja całkowicie się nie zgadzam, że dopiero to zobowiązanie powstaje w momencie wystawienia faktury przez wykonawcę. Ale wracając do naszej sprawy. Kilka miesięcy wcześniej prowadziliśmy postępowanie na modernizację sieci nowej. Tam, w tym postępowaniu, wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła tą wartość szacowaną przez wykonawcę. W związku z powyższym, panowie wystąpiliście do Rady Miejskiej, żeby Rada Miejska przesunęła środki finansowe na ten cel. Po dokonaniu tej czynności, czyli po przesunięciu, poprzez przegłosowanie zmiany w uchwale budżetowej, rozstrzygnięto postępowanie i wydano wykonawcę. Standardowa procedura. Ja myślę, że tutaj wszyscy się zgodzimy, że tak powinno wyglądać działanie tego typu sprawach. Jest to standard i dziwię się, dlaczego tutaj nie wykonano tego samego. Jeżeli podczas rozstrzygnięcia, podczas otwarcia oferty komisja stwierdziła, że przekroczona jest wartość tony, którą zamawiający miał przeznaczyć na ten cel, powinna najpierw dokonać tego przesunięcia, a później rozstrzygnąć. W dniu dzisiejszym ja już podjąłem informację, że takie rozstrzygnięcie nastąpiło. W dniu 14 lutego 2013 roku. Jeżeli chodzi o przepis prawny, który reguluje tą kwestię, to jest artykuł 93 ustęp 1 punkt 4 prawa zamówień publicznych, który brzmi, ja pozwolę sobie zacytować, a jest krótki. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. I tutaj, proszę Państwa, zaistniała taka sytuacja, że zamawiający może, ale nie przeznaczy. Na dzisiejszej sesji dopiero tą zmianę mamy dokonać. Czyli te poprzednio to mówiliśmy o kwocie około 2 milionów, w tej chwili mówimy o kwocie 40 tysięcy. Więc czy można było rozstrzygnąć postępowanie w dniu 14 lutego? W dniu 14 lutego nie było tego przesunięcia. Zamawiający mógł, ale nie dokonał tego. Więc jeżeli patrzymy stricto na artykuł 93 ustęp 1 punkt 4 prawa zamówień publicznych, to jedynym w tamtym momencie rozstrzygnięciem powinno być unieważnienie postępowania. Bo zamawiający może, ale nie uczynił tego. Nie przesunął tych środków finansowych na ten cel. Dlaczego uważam, że to jest istotne? Dlatego, że może nastąpić taka sytuacja, że taką sytuację, radni nie przegłosowali. Nie nastąpiło przesunięcie. Wówczas prezydent ma dwa wyjścia. Albo podpisać umowę, zatrzymał wagi, mam nadzieję, że tutaj wystąpiono o przedłużenie tego okresu związania z ofertą, więc albo podpisać umowę, co jest złem, co jest błędem rozwiązania, to tutaj artykuł 15 ustawy o dyscyplinie finansów publicznych się kłania, albo unieważnić postępowanie, co artykuł 17 ustawy o finansach publicznych też neguje,
ponieważ jest to unieważnienie postępowania z winy zabawiającej. Moim zdaniem ten zapis, i podtrzymuję to słowo, które powiedziałem wcześniej w uzasadnieniu, jest nieszczęśliwym, nie takim niezręcznym zapisem, ale zapisem na tyle istotnym, że można, ja przynajmniej tu widzę, że to uzasadnienie może spowodować, że uchwała podjęta będzie uchwałą obarczoną błędem tego uzasadnienia. I dlatego ja osobiście nie mogę głosować tutaj za tą uchwałą, ponieważ moim zdaniem tutaj nie zaistniała, moim zdaniem tutaj doszło do naruszenia prawa w zakresie rozstrzygnięcia, w zakresie procedur związanych z finansami publicznymi, między innymi w zakresie budżetu 2013 roku, nie budżetu 2013 i 2014. Podtrzymuję w dalszym ciągu swoje stanowisko, że najpierw powinna być uchwała podjęta, a następnie rozstrzygnięcie postępowania. Samo wykonanie odwrotnie tych czynności jest, uważam, że niezgodne z prawem zamówień publicznych. Dziękuję bardzo, panie skarbniku. Proszę. Szanowni Państwo, na Szczytną Radę poruszył wiele kwestii, to może ja tak z pamięci przytoczę to wam dotyczącą artykułu 44. Artykuł 44 mówi o wydatkowaniu środków. No więc wydatkowanie środków odbywa się tylko w obrębie roku budżetowego. Po wybiegu kolejnych lat nie ma mowy o wydatkowaniu środków, tylko o zaciąganiu zobowiązań. Pan radny przytoczył kwestię tego projektu tramwajowego. Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy trochę w innej sytuacji niż w przypadku projektu tramwajowego. Ten projekt na wykonanie instalacji PPOŚ w budynku Urzędu Miejskiego jest projektem dwuletnim i on w WPF-ie do chwili obecnej, wartość tego projektu to jest 360 tysięcy złotych. Na moment ogłaszania, przepraszam, na moment otwarcia, wszyscy dobrze wiemy, generalnie zadania inwestycyjne mają obecny charakter wieloletni, zatem o tym, jaka kwota jest przeznaczona na realizację zadania, decyduje zapis w uchwale budżetowej na dany rok lub w uchwale WPF dla zadania przewidywanego do realizacji przez kilka lat. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze docenę do rady? Tak? Wydziału organizacyjnego przedstawiała, że kwota, jaka była przeznaczona, jako zamawiający zamierzał przeznaczyć na to zamówienie, nie wynosiła całą tą kwotę dwuletnią, tylko wynosiła ten fragment, który, czyli w granicach gdzieś tam chyba 240 tysięcy, o ile dobrze pamiętam. I ta kwota została przekroczona. Tylko o tym, jaka kwota jest przeznaczona na to zadanie, nie decyduje wypowiedź. Przyjął kwotę 109 tysięcy. Jak czytamy, dotyczy to starych wydatków, poniesie starego rozliczenia do 2007 roku. Czy mogę takie zadać pytanie uzupełniające w tej kwestii, kiedy nastąpi realny termin zakończenia modernizacji, rewitalizacji Góry Zamkowej w Koziołku? Czy pan prezydent jest w stanie go określić precyzyjnie, mniej więcej? Kiedy ta historia siedmioletniej inwestycji będzie zamknięta i to miejsce zostanie udostępnione mieszkańcom? Dziękuję. Przewidujemy, że jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na wolnienie wykonawcy tego zadania inwestycyjnego, przy czym chciałbym tutaj Państwu jeszcze raz podkreślić, że ono jest uzależnione od otrzymania dofinansowania unijnego. Jeżeli nie będzie podpisanej umowy na dofinansowanie tego zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa, nie ruszymy z postępowaniem przetargowym. Jeżeli takowe otrzymamy, a wszystko wskazuje na to, że otrzymamy takie środki, ogłosimy postępowanie przetargowe, wyłonimy wykonawcę i w związku z powyższym powinna ta inwestycja się zakończyć. Ona jest chyba rozpisana na niecałe 2 lata według harmonogramu dokumentacyjnego, więc gdybyśmy zaczęli w tym roku, to potem na koniec przyszłego roku by się ona zakończyła. Ale wszystko jest uzależnione jeszcze od instytucji pośredniczącej, która nam ma dołożyć środki finansowe.
Proszę bardzo, panie radny Uciński. Mam pytanie wtedy dodatkowe. Jeżeli takowych środków nie otrzymamy, czy ma pan plan alternatywny, żeby rozwiązać problem tego terenu, tak wyglądającego dzisiaj, który też jest przedmiotem jakiejś dewastacji, bo takie sygnały też są. Czy ma pan jakąś alternatywę rozwiązania zakończenia tej inwestycji, która ciągnie się już od 7 lat? Inną, w przypadku, kiedy nie będzie środków. Proszę bardzo. Odpowiem tak jak dłużej temu pan prezydent Kowalski. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, będziemy się w tym momencie martwić. Pamiętajmy, że w budżecie mamy wkład własny zagwarantowany i zawsze go możemy wydatkować w celu zabezpieczenia tej góry zamkowej. To wszystko przed nami. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa do tego punktu ma pytanie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Jeszcze pan radny Mizera. Proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. My niedawno podejmowaliśmy uchwałę o tym, żeby powołać dwie spółki akcyjne, te sportowe spółki akcyjne i wtedy zastanawialiśmy się nad tym, jak będziemy finansowali to przedsięwzięcie. Ja pytałem wielokrotnie Państwa radnych, którzy za tym głosowali, czy są jakieś pomysły na to. Pytałem Pana Prezydenta i usłyszałem jedną odpowiedź, że gdy przyjdzie czas, to będziemy się nad tym zastanawiali i wtedy będziemy się martwić i wtedy będziemy szukali rozwiązania. No myślę, że mamy pierwszy z elementów nadchodzącego czasu w tej kwestii, ponieważ w dniu dzisiejszym obejmujemy kolejne udziały, tak? I w Olimpii to jest udziały za 99 tysięcy, a w GKM-ie za 97 tysięcy. Warto by było jeszcze wrócić do tego pytania, dlaczego taka struktura własnościowa w GKM-ie i czy również będą się wiązały z udziałem tych pozostałych osób, które tam udziały mają. A co do tego, tak bym chciał usłyszeć, jakie są plany, skąd będziemy brali te pieniądze, bo tak jak Państwo pewnie wszyscy pamiętacie, mówiliśmy, że ten rok ma się zamknąć z naszej strony wydatkami na jeden i drugi klub przewyższającymi kwotę 2 milionów złotych. I w związku z tym chciałbym w dniu dzisiejszym usłyszeć, czy już mamy, czy już wiemy, z czego będziemy rezygnowali, skąd te pieniądze będą wrócić. Proszę bardzo, pan skarbnik. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o zapisy dotyczące objęcia przekazania wkładu, przepraszam. Tak, objęcia akcji zgodnie z uchwałą, to dotyczy objęcia tych akcji początkowych, tak? Czyli tego kapitału, który jest niezbędny do powołania tych spółek. Bez tego nie można tych spółek generalnie powołać, może je doprowadzić do momentu organizacji, czym nie można ich w żaden sposób formalny powołać, tak? To ja myślę, jeżeli chodzi o zapisy tego. Tej uchwały zmieniającej uchwałę budżetową, czy to nie jest objęcie kolejnych akcji, to jest w ogóle tego objęcie tego wkładu startowego, od którego uzależniona jest funkcjonowanie tych osób prawnych. Dziękuję. Adwokat pana Mizera, proszę. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Skarbniku, przecież o tym właśnie przed chwilą mówiłem, że jak podejmowaliśmy ostatnią uchwałę, to Państwo myśli, że nie musimy żadnych informacji na temat finansów udzielać, bo jak będziemy powoływali tą spółkę do życia, w tym wkładem, to wtedy będzie moment, w którym ona fizycznie powstanie i wtedy będziemy się zastanawiali nad tym, z czego jej działalność finansować. To dzisiaj mamy właśnie ten moment, że przyjmujemy rozwiązanie, powołujemy te spółki do życia, już płacimy dajemy pieniądze na to, żeby one rozpoczęły swoje funkcjonowanie. Nie jest już żadne gdybanie, bo na ostatniej wtedy sesji, na której to powołaliśmy, słyszałem, że no na razie otwieramy furtkę, może te spółki powstaną, może nie powstaną. No dzisiaj one faktycznie powstanie. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym powinniśmy rozmawiać na temat ich przyszłości. Chyba, że zastosujemy taką metodę znowu, że przyjmiemy teraz tą uchwałę, a w przyszłości się zobaczy, coś będzie, jakoś to będzie, coś wymyślimy. Dziękuję bardzo. Panie skarbniku. Przepraszam, ja rozumiem jednak pana wypowiedź w ten sposób, że są kolejne pieniądze na objęcie tych udziałów, a nie te początkowe. Na temat spółek sportowych rozmawialiśmy bardzo dużo. Więc dwie sesje i 3 spotkania komisji w różnej konfiguracji. Dużo rzeczy było na ten temat powiedziane. Pan prezydent Państwu taką propozycję przedstawił do tego, żeby te spółki mogły zacząć funkcjonować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Sokołowska. Uchwale budżetowej w punkcie 4 na stronie 25 czytamy. Zwiększenie dotacji dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wyposażenie pracowni specjalistycznej dla kierunku dysponuje jakimś sprzętem. Czy zasadne jest,
żeby tak od razu szafować 200 tysięcy złotych na meble i sprzęt. Ponadto, jak poinformował pan prezydent, będą to pieniądze, które oczywiście no, będą służyły tak bardzo potrzebnemu wydziałowi zamiejscowemu na kierunek pielęgniarstwa. Pielęgniarek potrzeba. To jest rachunek dla naszego szpitala. Kiedy wcześniej sygnalizowałam, że musimy zabiegać o wydział pielęgniarstwa, a nie może o inne tak bardzo. W związku z tym nie trafiało to na podatny grunt. Ale dzisiaj wydajemy 200 tysięcy złotych, jeszcze raz przypominam, na meble i na sprzęt. Dopiero ogłoszony będzie nabór, ponieważ ma być to kierunek dzienny. Absolwenci jeszcze nie wiedzą, czy zdadzą maturę i czy dostaną się na ten kierunek. Ponadto na komisjach wspólnych pan radny Jan Nogal zadał pytanie do pana wiceprezydenta Ślusarskiego. Proszę wskazać źródło finansowania tego. Na co z protokołu wynika, że właśnie z subwencji, ze zwiększonej subwencji oświatowej. Tak. Na stronie 24 w punkcie 2 czytamy zwiększenie subwencji oświatowej ogólnej dla gminy, a także w kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 28 tysięcy złotych, a także zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2013 rok 200 tysięcy 32 zł. I potem jeszcze drobna korekta na zadania powiatu, też oświatowa subwencja 315 zł. Mówię to w odniesieniu, bo za chwilę będziemy podejmowali też inne uchwały oświatowe. I do czego zmierzam? Żeby poinformować państwa radnych, że subwencja oświatowa na zadania powiatu musi być skierowana do szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Grudziądzu. Dla szkół prowadzonych przez gminę miasto Grudziądz. Subwencja na zadania własne gminy musi być skierowana do gimnazjów i do szkół podstawowych. W związku z tym nieprawdą jest, że źródłem pokrycia będzie zwiększenie subwencji oświatowej, którą czytamy w dzisiejszym budżecie. W związku z tym pytam, z czego będzie sfinansowane 200 tysięcy złotych i czy nie jest to decyzja przedwczesna, ponieważ dopiero w październiku mamy rok akademicki, nie znamy jeszcze, jaki będzie nabór i czy przeprowadzono rozmowy o ewentualnym użyczeniu sprzętu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezydencie, proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, dużo pytań, bardzo szczegółowych. Wystarczyło zapytać na komisji, bo dość szczegółowo na ten temat mówiłam. Pan radny mi zaraz o to pytał, dostał odpowiedzi. Właśnie pani radna nie słuchała. Po pierwsze, jeśli chodzi o to finansowanie, to musielibyśmy porozmawiać na temat jedności materialnej budżetu. Pan skarbnik jest specjalistą w tym zakresie, ale myślę, że to nie jest miejsce, żeby na ten temat teraz dyskutować. A co do meritum, jeśli chodzi o te meble i sprzęt, szanowna pani radna, tu nie chodzi o to, że my chcemy poprawić wygodę pracownikom UMK. Tu chodzi o sprzęt służący nauce tych osób, które tam będą studiowały. Współpraca ze szpitalem oczywiście ma miejsce, to mogę panią zapewnić. Natomiast co do wydatkowania tych środków, ma pani rację, nie wiemy, ile osób zda maturę, mam nadzieję, że bardzo dużo. Mam nadzieję, że będzie dużo chętnych na ten kierunek. Bo chciałbym państwu powiedzieć, że w poprzednim roku było ponad 60 osób chętnych, które chciały się zapisać na kierunek pielęgniarstwo. Została uruchomiona jedna grupa 25-osobowa. Można było uruchomić dwie grupy. Pan prezydent rozmawiał z rektorem UMK i przekazał następującą informację. Zależy nam na tym, żeby w tym roku, na kolejny rok akademicki zostały utworzone co najmniej dwie grupy, takie 25-osobowe. Jeżeli
taki nabór będzie, wówczas te środki dopiero będą przekazane. Koszt tego sprzętu i wyposażenia znacznie przekracza te 200 tysięcy, o których jest mowa w tym projekcie uchwały, także uniwersytet też partycypowałby w kosztach wyposażenia i przygotowania do prowadzenia zajęć na kierunku pielęgniarstwa. Pani Rada, proszę. Tak, panie prezydencie, słuchałam. To nieprawda, że jak pan mówi, że nie słuchamy, się powołuje na pana słowa, że źródłem pokrycia będzie zwiększona subwencja oświatowa. Ja mam świadomość o jedności budżetowej, ale to znaczy, że zmniejszamy o 200 tysięcy złotych nakłady na oświatę. Na początku ustalamy budżet miasta. Głosowałam za tym budżetem tylko dlatego w przeświadczeniu, że zabezpiecza przynajmniej wystarczającym, nie w dobrym, ale w wystarczającym stopniu funkcjonowanie oświaty grudziąckiej. Dzisiaj okazuje się, że musimy ciąć koszty kosztem jeszcze wielu innych działań. W związku z tym nieuprawnione jest mówienie, że właśnie ze zwiększonej subwencji. Ja się zgadzam, że musimy pomagać, jeśli chcemy tworzyć nowe miejsca pracy. To jest dobry kierunek, ale proszę na przyszłość używać po prostu prawdziwych danych. Nie potrzeba nas okłamywać radnych, czy to, co jest na meble, czy na wynagrodzenia dla pana profesora. Przepraszam, panie przewodniczący, ale sugestia pani radnej o okłamywaniu jest nieuprawniona i proszę przekazać pani radnej, żeby tego nie czyniła w przyszłości. Dziękuję bardzo. Pan radny Maszewski. Szanowni państwo, panie prezydencie, powiem, iż marzyłoby mi się, aby każda wyższa uczelnia w Grudziądzu otrzymała taką kwotę i myślę, że wtedy również przyszli studenci chętniej by mogli studiować w Grudziądzu, gdyż te uczelnie wykorzystywałyby te pieniążki również tak samo jak UMK. Stąd na to moja sugestia. Panie przewodniczący, panie radny, mam nadzieję, że pan ma świadomość, że UMK jest uczelnią publiczną, także jest delikatna różnica pomiędzy uczelniami publicznymi a niepublicznymi. Oczywiście, jeżeli możemy w jakiś sposób wspierać funkcjonowanie uczelni niepublicznych i te uczelnie się o takie wsparcie zwracają, staramy się w różnicy pomagać, ale jakby mając na uwadze różnicę między tymi uczelniami, no, ta pomoc skierowana do UMK uważamy, że jest zasadna. Dziękuję bardzo. Pan radny ma bardzo dobrą wypowiedź. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Tak, dodałam często używał takiego argumentu, że jeżeli gdzieś komuś chcemy coś dać, czasami to były prozaiczne pieniądze, tu gdzieś komuś 10 tysięcy więcej, tam 20, nieduże kwoty, to musimy w budżecie znaleźć komu zabrać. I odpowiedź, którą otrzymałem od pana, pana wiceprezydenta Ślusarskiego, no uważam, że za wprowadzający mnie w błąd. Dlatego, że odpowiedź była bardzo krótka. Odpowiedź była krótka, że te środki, które mają być przeznaczone dla UMK, wsparcie 200 tysięcy, zostaną pozyskane z subwencji oświatowej. Subwencji, której cel jest całkiem inny. Nie znalazłem w uzasadnieniu ani w tych tabelach dotyczących zmian budżetu, żeby te 200 tysięcy wygospodarzono. Tak prawdę powiedziawszy, to te 200 tysięcy po prostu obciążyło nas budżet. Nie ma w żadnym tym. Ja prosiłem o dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, to wychodziłem, skąd te środki finansowe po prostu miasto pozyska, bo nie stać nas na następne środki finansowe w obecnej dobie, gdzie tych środków jest naprawdę niewiele w mieście. Czasami trzeba przemyśleć, czy w kategoriach chcieństwa, że chcielibyśmy, ale nie zawsze możemy. Dlatego mnie bardzo interesowało, skąd te środki się znajdą. Odpowiedź była krótka, na komisja subwencji. No nie jest poprawna. I to pytanie odnośnie tych łóżek i tak dalej, no to też ode mnie było. Na to dostałem wystarczająco odpowiedź. Nie wiem, czy pan Mizera później jeszcze raz to zagadnienie, ale ta odpowiedź akurat dotycząca tego sprzętu mnie satysfakcjonowała i myślę, że tutaj nie ma wtedy. Natomiast do dzisiaj nie mam odpowiedzi, skąd
środki na przesunięcie, także może byłoby 200 tysięcy przekazać dla UMK. Pan radny Morgan, tutaj sugerujecie, że ktoś Państwa błąd wprowadził. Proszę dokładnie przeczytać na stronie 24 zapisy projektu zmiany uchwały budżetowej na rok 2013. Mamy zwiększenie w dwóch pozycjach na samej górze, co pani radna tutaj czytała, w zakresie zadań własnych gminy. Mamy zwiększenie części oświatowej subwencji, a więc nikomu nic nie zostało zabrane. Nie został zmniejszony plan, który Państwo głosowaliście tutaj na początku roku, budżet na rok 2013 w zakresie oświaty. On cały czas zostaje na niezmienionym poziomie, nikomu nic nie zabrano. Głosowanie już własnych planów i na podstawie uchwalonej już budżetu Państwa na rok 2013 dopiero przesłało nieplanowane środki subwencji dla oświaty, tylko te już wynikające z budżetu państwa dla roku 2013. Ta informacja przyszła do nas na przełomie lutego i marca, w związku z powyższym, ponieważ ona jest większa od planowanej, o te 200 kilkadziesiąt tysięcy, stąd tutaj mamy zwiększenie. Jeżeli mamy zwiększenie w części oświatowej, to stąd wiceprezydent Ślusarski poinformował Państwa, że mamy środki na wyposażenie dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jeszcze pan skarbnik, kilka słów, może bardziej prościej to też jeszcze powiedzieć. Bardzo proszę Państwa. Szanowni Państwo, jest pewna różnica między subwencją a dotacją. Dotacja jest przeznaczona na określony cel, subwencja nie. Subwencja jest liczona z określonych algorytmów wynikających z określonych ustaw. Generalnie rzecz biorąc, tak jak pan prezydent wspomniał, mamy ostateczne kwoty wynikające już z ustawy budżetowej, nie z projektu ustawy budżetowej. Ja myślę, że pan prezydent powiedział to w ślusarskim kontekście tego, zresztą co pan radny powiedział. Skąd bierzemy te środki? Skoro wzrosły dochody, to też można podnieść wydatki, bo jakby nie wzrosły dochody, a podnieślibyśmy wydatki, to musiałoby się odbyć to kosztem zwiększonego deficytu lub zmniejszonej nadwyżki. Proszę zwrócić uwagę, że w miastach rozmiaru Grudziądza, jest tak na prawach powiatu, do zadań oświatowych miasto dokłada, ale to jest efekt przemyślanych działań, ponieważ w momencie, kiedy była reformowana struktura dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2003 roku, jednostki te uzyskały udziały w dochodach budżetu państwa, czyli generalnie PIT. I to z założenia, bo z góry wiadomo, że one będą uzupełniały subwencje w zakresie finansowania zadań światowych. Prawidłowość jest taka, że czym większe miasto, tym ten stopień pokrycia subwencją oświatową wydatków oświatowych jest mniejszy. U nas on się kształtuje w granicach 73-75% w zależności od roku. Chciałbym też zwrócić Państwu uwagę, że w budżecie zmienia się bardzo wiele rzeczy, że tak powiem, z miesiąca na miesiąc. Na przykład mamy też taką zmianę dotyczącą też wydatków w sferze oświatowej dotyczących wprawdzie projektu Comenius. Tam mamy mniejsze dochody o 116 tysięcy, ponieważ te dochody wpłynęły w zeszłym roku. Pomniejszyły deficyt zeszłego roku, a powiększą, zmniejszą nadwyżkę tego roku. Tak? Dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze dodać, że poświęcić są różnego rodzaju działania podejmowane. Na przykład, pani radna wspomniała o zabieraniu jakichś pieniędzy. Nikomu nic nie zabieramy, natomiast na przykład próbujemy oszczędzać racjonalnie. I na przykład przewidujemy, że jeżeli chodzi... Proszę o ciszę. Jeżeli chodzi o koszty związane na przykład z mocą zamówioną mediów, podjęliśmy działania, które mam nadzieję doprowadzą do takiego sytuacji, że w skali roku docelowo będą to niższe wydatki, około 260 tysięcy, aniżeli było to do tej pory. Dziękuję bardzo. Odwołuje się pan radny, tak? Proszę bardzo. W tej chwili mam jasność. Jeżeli w sali pada jakieś stwierdzenie, że jest ważne przedsięwzięcie według rady, które warto było realizować i na to potrzeba 10 tysięcy, 20, 40, to pan prezydent nam mówi, poszukajcie, gdzie to zabrać. Natomiast w momencie, kiedy UMK, pan prezydent podjął decyzję, żeby przeznaczyć te 200 tysięcy w formie dotacji, chyba tak, pańska plan? Tak, dotacji. W formie dotacji, no to nie zabieram z nich. Te pieniądze po prostu, to jest nowa pozycja planu. Tak to uważam.
Panie, szanowni państwo, mi się wydaje, że tu mamy do czynienia z bardzo ważnym przedsięwzięciem. Uważam, że wsparcie akurat w chwili UMK to po pierwsze, jeżeli chodzi o ten kierunek, po pierwsze to jest pewna kontynuacja tradycji medycznej, kształcenia medycznego w Grudziądzu. Jak państwo wiecie, Grudziądz miał doskonałe tradycje, kiedyś szkoły średnie. Dzisiaj kształcenie pielęgniarek na poziomie średnim jest niemożliwe, ponieważ zmieniły się przepisy i to kształcenie jest tylko i wyłącznie możliwe na poziomie wyższym. W związku z tym uruchomienie akurat takiego kierunku na UMK jest to po części pewna kontynuacja tego, co Grudziądz kiedyś czynił i miał bardzo dobre tutaj osiągnięcia. Po drugie mamy doskonałe zaplecze do tego typu kierunków, bardzo dobry specjalistyczny szpital. I jeszcze jedno, ja jestem pracownikiem uczelni wyższej i wiem, jak się patrzy na tego typu filie, które funkcjonują, czy ośrodki zamiejscowe, które funkcjonują poza główną siedzibą UMK. Niestety tendencja jest taka, że tego typu ośrodki, no raczej jest tendencja, żeby je zamykać. Niestety dla Grudziądza pewnie takie informacje mogą też docierać z UMK. Dlatego próby jakby znalezienia sposobu na funkcjonowanie tego i utrzymanie tego w Grudziądzu są sensowne. I poszukiwanie pewnej niszy do kształcenia, a wydaje mi się, że pójście w kierunku kształcenia właśnie medycznego, czy to dokładnie to się nazywa Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli to są te wszystkie dietetyczki, pielęgniarki, ratownicy medyczni, jest całkowicie sensowne, w związku z tym to wsparcie ma sens. Dziękuję bardzo. To wy przyjmujecie projekt tej uchwały. Wy możecie zdecydować o tym, żeby tych pieniędzy dla UMK nie przekazać. To jest w waszych rękach. Podejmijcie odpowiedzialną decyzję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Niestety musimy porozmawiać o fundamentach podejmowania takich decyzji. Po pierwsze, Pan Prezydent doskonale wie, na komisji ja powiedziałem, że popieram tą decyzję, że uważam tak, to z Radnym Gromowskim się zgadzam, na komisji robiłem to otwarcie. No chodzi o argumentację tego i to, w jaki sposób jest to nam przedkładane. Przede wszystkim zgadzam się też z panem skarbnikiem. Część subwencji oświatowej, to znaczy subwencja wydana jest częścią subwencji ogólnej wyliczanej przed Ministerstwem Oświaty na podstawie algorytmów, które zawierają m.in. typ i rodzaj szkoły, miejsce znajdowania się jednostki, czyli czy jest to gmina wiejska, czy gmina miejska, tak, dostęp, możliwość i tak dalej. Tam jest kilkanaście rzeczy, które to determinują. W związku z sytuacją w oświacie, która jest i w związku z tą sytuacją, którą mamy również w Grudziądzu, że nigdzie w Polsce nie zdarza się tak, że subwencja oświatowa pokrywa koszty związane. Tak? W bardzo małych samorządach tak się Mówimy tak, porównywalne. Dobrze, czyli moja nie wiedza dokładnie, ale mamy kilka więcej jednostek tutaj, kilka więcej szkół, kilka więcej placówek oświatowych, więc sytuacja jest tak bardziej złożona, no ale generalnie tak, mamy do czynienia z taką sytuacją, że tych pieniędzy brakuje, trzeba dokładać je w budżet bezpośrednio gminy, oczywiście z tej części, która wpływa, wraca z naszych podatków. No ale pytanie teraz podstawowe, czy ustawodawca, mając na myśli te rozwiązanie i decydując się na to, że później te dodatki do subwencji oświatowej spływają po przeliczeniu tych algorytmów, to miałem na celu na pewno, przynajmniej w mojej ocenie, jasno sprecyzowałem dofinansowanie tej części oświaty, które ona dotyczy. I to tak jak mówię, ja staję na stanowisku, że tam, gdzie było to podniesienie subwencji, to powinno ono trafić w inne miejsca. My powinniśmy natomiast pomyśleć nad sposobem finansowania UMK w innym źródeł, tak, ponieważ jest to zupełnie inna działalność. Ale to jest kwestia tego, jak mamy to przedstawiane i jak mamy, i tu o to chodzi, nie o samą koncepcję. Natomiast to, do czego chciałbym wrócić, co bardzo mnie interesuje, bo Państwo na moje pytanie odpowiedzieliście dwoma zdaniami, w tym przypadku rozmowa trwała trochę dłużej. My obejmujemy dzisiaj akcję dwóch spółek za kwotę 196 tysięcy złotych i to nie jest koniec, tak? To jest dopiero początek, nie ma prezydenta i ja bym chciał się dowiedzieć właśnie tutaj, skąd te 200 tysięcy, to powiedzmy, że wiem skąd, ale w dalszej perspektywie, czy my mamy plan,
jak realizować później zapotrzebowanie tych spółek. Ja podkreślam, że my tutaj, rozmawiając luźno, w momencie podejmowania tych uchwał inicjujących ten proces, mówiliśmy o wydatkach rzędu ponad 2 milionów złotych, licząc optymistycznie. I dzisiaj podejmujemy konkretną decyzję o powstaniu. Ja bym chciał usłyszeć od skarbnika, od pana prezydenta, że ma plan, że nie będzie strat w innym, tak? Czy albo zwiększymy deficyt, tak? Albo zwiększymy przychody, może nie wiem. Chciałbym usłyszeć, skąd te pieniądze do tych spółek na ich działalność będą trafiały. I to też nie na zasadzie, że jestem przeciwny ich powołaniu, że teraz szukam w ogóle i drążę. Chciałbym usłyszeć, to nie jest 20 tysięcy złotych miasta, ale to jest kwota ponad 2 milionów złotych. I to mnie to naprawdę bardzo interesuje. To, co pana pytałam, myślę, że możemy powrócić w formie wniosku. Dziękuję bardzo. Jeszcze pani radna Cebłowska, proszę. Ja zgadzam się, szanowny panie przewodniczący i radni, ja zgadzam się jak najbardziej z panem radnym Glamowskim. Ja zawsze uważam, że na pierwszym miejscu powinien być kierunek pielęgniarstwa w Grudziądzu, a potem, ale decyduje już o tym uczelnia przy współpracy z samorządem, a może mniej nam był potrzebny marketing i zarządzanie, po którym po prostu studenci nie znajdują pracy w większości. Ale tu gwarancja jest, że pielęgniarki znajdą pracę. I to jest bardzo zasadne. Mi tylko chodziło o to, żeby nie częstować radnych po prostu nieprawdziwymi uzasadnieniami. I przepraszam, jeśli zabrzmiało to, że trzeba mnie zdyscyplinować, ale jeśli z ust decydentów słyszymy rozbieżne uzasadnienie, no to wybaczcie, szanowni państwo, ale no może za ostro powiedziałam, ale jest to uprawnione. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma już żadnych zapytań, przystąpimy do głosowania nad tym punktem. Na sali obecnych jest nadal 21 radnych. Szanowni państwo, kto z państwa jest za przyjęciem uchwały? Dwunastu radnych głosowało za. Kto jest przeciwny? Dwie osoby są przeciwne, tak? Kto się wstrzymał? Siedmiu radnych się wstrzymało. Tak, czyli uchwała została podjęta. 12 było za, 2 przeciwnie, 7 się wstrzymało. Czyli uchwała została podjęta. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do kolejnego punktu porządku obrad. To jest projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Grudziądza. Ja tylko chciałem państwu przypomnieć, że na komisji zostało przedstawione państwu poprawione uzasadnienie, które stanowi stanowisko komisji rewizyjnej co do tej uchwały. I każdy z państwa otrzymał, tak jak pan radny Łukosiński, ogładzone, poprawione, nie zmieniające sensu samego wcześniejszego uzasadnienia. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji nad tym projektem? Panie przewodniczący, że się zamieniliśmy kolejnością, ale ja tylko mam pewną prośbę, ponieważ zastanawiam się, jaki jest sens w ogóle dyskutować nad tym projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta Grudziądza, jeżeli wśród nas na dzisiejszej sesji prezydenta Roberta Malinowskiego nie ma. My mamy propozycję następującą, panie przewodniczący. Proszę o 5-minutową przerwę, a pan poprosi pana prezydenta o odpowiedź na sesję rady miejskiej. Szanowny panie radny, ja powiem może w ten sposób. Tej uchwały nie rozpatruje prezydent miasta Robert Malinowski. Tą uchwałę rozpatruje konkretnie Rada Miejska. Pan prezydent jest obecnie reprezentowany przez swoich przedstawicieli, pana prezydenta Sikorę, pana prezydenta Ślusarskiego. Ja bardzo państwa proszę o spokój. Proszę bardzo, panie radny. Panie przewodniczący.
przewodniczący, szanowna Rado, wydaje mi się, że jest to troszeczkę niegrzeczne w stosunku do Rady Miejskiej Grudziądza i do Komisji Rewizyjnej, która przygotowywała to stanowisko. Natomiast my nie rozmawiamy o zastępcach pana prezydenta, tylko rozmawiamy o skardze na prezydenta Grudziądza. W związku z tym ja podtrzymuję swoją prośbę i przynajmniej proszę, panie przewodniczący, o przekazanie naszej prośby panu prezydentowi z prośbą o powrót na sesję. Ja pamiętam, szanowni państwo, z tego czasu pan prezydent też się wypowiadał co do uczestniczenia na sesjach, co też do reprezentowania przez swoich zastępców. Na pewno pan prezydent Sikora ma wiedzę obecnie, jakie wykonuje czynności pan prezydent. Ja bardzo państwa proszę o spokój, tak? Ja nie komentuję państwa wypowiedzi. Panie przewodniczący, podkreślam to po raz trzeci. Nas nie interesują wypowiedzi pana wiceprezydenta Sikory albo wiceprezydenta Ślusarskiego. Nas interesuje obecność pana prezydenta Roberta Malinowskiego na sesji. Proszę o 5-minutową przerwę, a pana przewodniczącego proszę, żeby poinformował pana prezydenta Roberta Malinowskiego o to, że taka prośba została na sesji przedstawiona. Podjął decyzję, że nie będzie uczestniczył podczas punktu, w którym będzie omawiana skarga na jego działalność. Jeżeli państwo radni podejmiecie decyzję i przyjmiecie tą uchwałę, oczywiście przyjmie ją zgodnie z podjętą literą prawa. Natomiast jeszcze raz podkreślam, podjął decyzję, że nie zamierza uczestniczyć podczas głosowania i podczas dyskusji nad rozpatrywaniem skargi. To jest odpowiedzialny z człowiekiem w ogóle. Panie radny, jest stanowisko pana prezydenta przedstawione przez pana. A co to, czy ta przerwa została? Proszę poinformować pana prezydenta, że radny prosi o jego uczestnictwo na sesji rady. Mogę spokojnie. Czy za 5 minut? A za co mam płacone? Czy mogę? Proszę, panie przewodniczący, szanowni radni, obecność pana prezydenta, o której jest istotna, że w kontekście podejmowanej uchwały z uzasadnieniem i ze stwierdzeniem zasadności tej skargi co do punktu pierwszego chcielibyśmy my, jako radni, przynajmniej ja, mieć możliwość zadania przed podjęciem tej uchwały panu prezydentowi pytania odnośnie jeszcze wyjaśnienia pewnych kwestii, pewnych wątpliwości. Bo ciągle do dnia dzisiejszego nie mamy dzisiaj pewności, co się stało 27 grudnia? Czy pan prezydent wiedział o sprzedaży budynku, proponując mieszkańcom wykup tych lokali? Czy pan prezydent nie wiedział? Jeżeli wiedział, to po prostu skłamał. Jeżeli nie wiedział, to po prostu nawalili jego urzędnicy, osoby odpowiedzialne. To dlaczego nie wyciągnął konsekwencji służbowych? Chcemy wyjaśnienia. Pan radny jest członkiem komisji rewizyjnej, troszeczkę się panu pomyliło, w jakich miejscach się zadaje takie pytania, tak? Jeżeli komisja ustalała swoje stanowisko, to ja sądzę, że takie obszerne uzasadnienie było oparte na obiektywnych faktach, a nie tylko subiektywnym podejściu do sprawy. Ale tak nie było. Panie radny, ale bardzo proszę państwa o spokój. A kiedy mamy cokolwiek powiedzieć? To jest sesja Rady Miejskiej, szanowni państwo. I mieszkańców też. Ja zrobię przerwę, tak jak sobie życzy pan radny. Jak pan radny Szymański, przejdę się w kierunku rzędu pana prezydenta. O, nawet pan prezydent Ślusarski. Bardzo przepraszam. Pójdziemy razem. Sądzę, że pan Sławomir Szymański będzie zadowolony. 5 minut. Przerwa się zakończyła. Tak jak prosił pan radny Szymański. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, pan prezydent Robert Majnowski, bardzo dziękuję panu radnemu Szymańskiemu za zaproszenie i podtrzymuję swoje stanowisko, że nie zamierzam uczestniczyć podczas tego punktu w relacji z radnymi. Wnosimy punkt, że w imieniu mieszkańców trzymamy taką możliwość. Znaczy, chciał pan zabrać głos, tak? Proszę bardzo, tak, chciałem zabrać głos. Znaczy w takim wypadku taki wniosek formalny musi złożyć radny. Pan radny. Proszę bardzo, pan radny Szymański. Panie przewodniczący.
Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem prosić, aby jeden z mieszkańców, którzy są tutaj obecni, mógł zabrać głos na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. W sprawie m.in. stanowiska, przede wszystkim uchwały dotyczącej przyjęcia w sprawie rozpatrzenia skargi, dokładnie zacytuję, w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność prezydenta. Szanowni Państwo, jest to wniosek formalny. Zgodnie z naszym regulaminem, tym już oczywiście nowym regulaminem, taki wniosek formalny jest rozpatrywany w następujący sposób. Oczywiście zadaję Państwu pytanie, czy jesteście Państwo za przyjęciem takiego wniosku formalnego o dopuszczenie osoby spoza organów gminy do zajęcia tej głosu. Nie zgłoszenie się w ciągu około 10 sekund wniosku przeciwnego, stanowisko zostanie przez Radę przyjęte. W związku z powyższym, Szanowni Państwo, czy Państwo są za przyjęciem wniosku formalnego złożonego przez Pana Radnego Sławomira Szymańskiego o dopuszczenie do głosu osoby spoza organów gminy? Tutaj i Pana, który, i Pana nazwisko? Waldemar Pcioł. Pana Waldemar Pcioł. Tak. Nie. Wniosek przeciwny w ciągu 10 sekund. Bardzo proszę Pana do mównicy. Proszę bardzo. Dziękuję za możliwość zabrania głosu. Jestem mieszkańcem ulicy Żeromskiego, a również reprezentantem ulicy Liberta i zainteresowanych mieszkańców, czyli około 78 rodzin. Na dzisiejszej sesji ma być rozpatrywana nasza skarga i uchwała i wnioski i komisji rewizyjnej. Krótko chcę powiedzieć, jeżeli Pan Prezydent Malinowski boi się odpowiedzialności i spojrzeć tam w oczy, zrozumiemy to i rzeczywiście przyjmiemy to z pokorą, no bo jeżeli nie przyjdzie, to nie przyjdzie. Ale składam wniosek o zaproszenie ze strony mieszkańców, nie tylko ulicy Liberta i Żeromskiego, ale również wszystkich sprzedanych plotów. Uważamy, że procedury sprzedaży zostały naruszone bardzo mocno. Jeżeli metr mieszkania w Grudziądzu kosztuje około 2000 zł, to prywatni właściciele zakupili po 615, 580, 615 zł. Nie wiem, czy Państwo radni i zebrani tutaj wszyscy o tym wiedzieli, bo media nie mówią o wszystkim. Oczywiście prezesi, jeden prezes, który zarządzał całą procedurą, drugi prezes uważany SŁUP, czyli prezes TBS-u, ponieważ nie występował w procedurach sprzedaży w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o drugiego prezesa, to twierdzi, że jest bardzo kreatywny. My twierdzimy inaczej. Nadmiar adrenaliny jest określany przez odpowiedni zespół. Nie będę się wyrażał, a na temat takich zespołów mogę coś powiedzieć. Jeżeli chodzi o prezesa Różyckiego, w obecności pięciu ludzi, pięciu mieszkańców w dniu 28 grudnia oświadczył nam, iż prezydent na spotkaniu, prezydent Robert Malinowski na spotkaniu 27 grudnia o godzinie 12 na początku rozmowy były jako dywagacje, natomiast później zaczęliśmy rozmawiać bardzo merytorycznie, zbliżyły się stanowiska. Stanowiska były takie, że mieszkańcy mogą wykupić mieszkania i dlatego, że zostali zobligowani do złożenia deklaracji, które to złożyli. W tym samym czasie prezes Piotrowski, prezes DPS-u podpisał akt sprzedaży Żeromskiego, budynku Żeromskiego 3. Jeżeli chodzi o wiedzę lub niewiedzę, to jesteśmy w szoku. Ja również jestem w potężnym szoku. Jak włodarz miasta może o czymś takim nie wiedzieć? Jak nadzór właścicielski pracuje, że prezydent, który podpisał zgodę na sprzedaż tych nieruchomości, o tym nie wie, że jest podpisywany akt notarialny, gdzie również w pewnym sensie może nie podwładny, ale pracownik, który pod ratusz podlega, prezes Różycki, oświadcza nam na drugi dzień, że prezydent wiedział. Wysoka Rado, Panie Przewodniczący, Panowie Prezydenci. Jakie my mieszkańcy Grudziądza mamy mieć
pogląd, jakie mam mieć zdanie o obecnym prezydencie. Przyznaję się, że głosowałem na pana Malinowskiego dwa razy, ale od tego momentu, tym bardziej, że nie przychodzi, rzeczywiście padło sami słowo tchórz. Jeżeli nie przychodzi, to dla was nie jest ten człowiek prezydentem. Już nie jest, chociaż zostało jeszcze rok i 7 czy 8 miesięcy. Syndyk! Syndyk! W tej chwili słowo syndyk masy upadłościowej rzeczywiście jest uzasadnione. Kolejna sprawa. Państwo szanowni, z szacunkiem do państwa gwarantujecie, jakie ma być miasto Grudziądz. Turystyczne, przemysłowe to było. Turystyczne, owszem. Na turystyce z tytułu wykonanego zawodu, zresztą jestem pokrewny z zawodu z panem prezydentem, tylko go do końca nie zdradziłem. Natomiast pan prezydent zdradził na zawód. Jeżeli chodzi o miasto turystyczne, jak najbardziej miasto turystyczne. Ponieważ są drogi ze wschodu na zachód. Turysta jadący z zachodu Europy, bardzo szybko przejedzie przez Grudziądz w kierunku Warmii i Mazur. W Grudziądzu co ma oglądać? Rzeczywiście Spisze, 2 godziny. Kościół Farny, następne 2 godziny. I co dalej? Same banki. Markety. Jeżeli chodzi o sprawy miejsc pracy i o WZU, rzeczywiście słuchaliśmy z zaciekawieniem. Bardzo bym prosił na temat. Mówimy o skarce w chwili obecnej. Dobrze, dziękuję. Więc dziękuję bardzo za udzielenie głosu i bardzo bym prosił pana przewodniczącego jeszcze raz. Wręcz my mieszkańcy nalegamy na obecność prezydenta Roberta Malinowskiego w momencie rozpatrywania tej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, spotkania miały miejsce również w tym roku, w styczniu, w lutym. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć stanowisko pana prezydenta Roberta Malinowskiego, że nie zamierza uczestniczyć w obradach sesji podczas rozpatrywania skargi dotyczącej jego działalności. Przepraszam jeszcze raz, to proszę w tej chwili, panie prezydencie, przekazać panu prezydentowi Malinowskiemu, że to my chcemy usłyszeć, bo my jesteśmy meritum sprawy. W tej kwestii, w kwestii wniosku Komisji Rewizyjnej. Proszę, niech prezydent Malinowski, niech pan Malinowski przyjdzie tutaj i oświadczy nam 20-30 osobom. Nie będę uczestniczył. Tak. Dziękuję. Bo nie wyjdziemy stąd, po prostu poczekamy. Na działalność prezydenta Roberta Malinowskiego na podstawie wniosku Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna otrzymała wszelkie informacje w związku ze rozpatrywaniem skargi na działalność prezydenta. Wszelkie informacje, o które została poproszona, zostały jej udzielone. W związku z powyższym to już jest sam efekt finalny, jest już sama skarga i działalność, więc tutaj nie będzie. Nie będziemy już jak gdyby zmieniać treści przygotowanej przez Komisję Rewizyjną samej uchwały. Tylko przypomnę, że również jak Państwo wszyscy doskonale wiecie, prokuratura rejonowa w Grudziądzu rozpatruje, w Toruniu rozpatruje skargę na działalność prezydenta, jak też Państwo mieszkańcy wnieśliście, zresztą tutaj w samej uzasadnieniu do uchwały jest też o tym informacja, do sądu też o unieważnienie całej tej procedury z mocy prawa. Poczekajmy na te dwie instytucje. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałbym się odnieść do uchwały. Oczywiście treść całego stanowiska Komisji Rewizyjnej jest mi bardzo dobrze znana, aczkolwiek zostało zapisane stanowisko rozbieżności przez pana przewodniczącego komisji. Odnośnie tego stanowiska, oczywiście bardzo sobie cenię pana przewodniczącego, jego dość szczegółową, taką precyzyjną pracę w Komisji Rewizyjnej, natomiast w samym stanowisku odrębności w uzasadnieniu nie uznał finalnie konkluzji zapisanej w stanowisku tej Komisji Rewizyjnej. Nazwał to przedmiotem, manifestem politycznym, wystąpieniem politycznym. Oczywiście jako współautor tego stanowiska nie mogę się z tym całkowicie zgodzić, absolutnie. Ten zapis, to rozwinięcie w tej treści, uzasadnienie społeczne, które uważamy, mówimy o skutkach społecznych, za najważniejsze, wypełnia całkowicie zarzut punktu 2. W jakimś sensie oczywiście, tak jak tutaj pan przewodniczący
Pan prezydent powiedział, że sprawa jest przedmiotem badania prokuratury okręgowej i sądu. Finalnie tam będzie to rozstrzygnięcie prawne, natomiast w wymiarze społecznym, jeżeli chodzi o skutki społeczne, o tak wysoki czynsz dla mieszkańców Gruziądza, dla dużej grupy, jest to rzeczą bardzo, bardzo negatywną. Uważamy i potrzebujemy to uzasadnienie i ten wymiar negatywnych skutków społecznych, bo pamiętajmy wszyscy razem doskonale, że ciąży na nas zobowiązanie ustawowe, od samej Konstytucji począwszy, gdzie zostały określone bardzo szczegółowo, dość szczegółowo zadania gminy odnośnie zabezpieczenia mieszkań dla obywateli, też w kategorii socjalnej, ale nie tylko. Miasto, gmina Gruziądz musi tworzyć z mocy ustawy i odpowiednich przepisów bazę mieszkaniową dla mieszkańców, dobrą bazę mieszkaniową, nie niszczącą budżety domowe. Nie niszczącą budżety domowe, bo dzisiaj czynsz, goły czynsz, jeszcze raz podkreślę, 900 zł miesięcznie dla tych biednych emerytów jest nie do zniesienia. Dlatego, panie przewodniczący, przepraszam, ale nie jest to żaden manifest polityczny, jest to głębokie uzasadnienie społeczne, jeżeli chodzi o skutki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny Szymański, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nie mogę zadać prezydentowi pytania, ale chciałbym zadać pytanie panom radnym, którzy przygotowali zdanie odrębne do stanowiska komisji rewizyjnej, ale w szczególności do pana radnego Pawła Kapustę. Ja bym chciał się dowiedzieć, panie radny, na jakiej podstawie, dzięki jakiej wiedzy przygotował pan to zdanie odrębne. Zastanawiam się nad tym i próbuję przypomnieć sobie, na ilu spotkaniach pan uczestniczył z mieszkańcami Gruziądza. Bo pamiętam spotkanie Komisji Budżetu, w której pan jest, i Komisji Mieszkaniowej, która odbyła się tutaj w tym miejscu z mieszkańcami, i pana nie było. Pamiętam spotkanie, które odbyło się tutaj 27 grudnia 2012 roku z mieszkańcami Gruziądza. Prezydent spotkał się, wiceprezydent, prezes MPGN-u. Pana na tym spotkaniu też nie było. Potem mamy spotkanie Komisji Rewizyjnej, która zaprosiła mieszkańców sprzedanych domów i panowie przedstawili nam szczegółowo, jak wyglądały rozmowy z prezydentem, z prezesami MPGN-u, TBS-u. Na tym spotkaniu też pana nie było, w związku z tym zastanawiam się tylko, na jakiej podstawie pan wyciągnął tego typu wnioski, które się tutaj pojawiły, tak zwane zdanie odrębne do pracy Komisji Rewizyjnej, do stanowiska Komisji Rewizyjnej. Dziękuję serdecznie. Tłumacz się. Szanowni Państwo, ja bardzo prosiłem, naprawdę bardzo proszę. Jak najbardziej uważam, że te emocje uzasadnione są, dlatego że pan radny Szymański występuje jako adwokat we własnej sprawie, poproszę. Dlatego że Państwo jesteście, tutaj teraz zwracam się do mieszkańców, którzy uważają się za poszkodowanych w tej sprawie, którzy są poszkodowani. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale to w 2006 roku ówczesny wiceprezydent Gruziądza, dzisiejszy przewodniczący Klubu Prawa i Sprawiedliwość, podjął decyzję, przez którą, szanowni państwo, straciliście możliwość wykupu 70% bonifikatą mieszkań. Ale szanowni państwo, bardzo proszę o spokój. Takie są fakty wynikające z dokumentów. To, że panowie radni na spotkaniach, na których nie ma możliwości, żeby zweryfikować dokumenty, opowiadają państwu inne, o innych rzeczach mówią, to nie znaczy, że to jest prawda. Fakty wynikające z dokumentów. Bardzo proszę państwa o spokój. Szanowni Państwo, prosiłbym o możliwość odpowiedzi na moje wypowiedzi. Fakty wynikające z dokumentów są takie, że to pan radny, ówczesny wiceprezydent Szymański, odebrał państwu prawo wykupu z 70% bonifikatą. I to pan radny Szymański, ówczesny wiceprezydent, podjął jakby pierwszy proszę krok, pana, ja bardzo który proszę. Umożliwił podjęcie następnych jakby działań, które doprowadziły do takiej sytuacji, w jakiej się państwo teraz znaleźliście. I tak naprawdę myślę, że to pan radny Szymański, jakby targany wyrzutami szumu sumienia, tak mocno teraz tutaj atakuje pana prezydenta i mnie i cały tutaj nasz klub radnych Platformy Obywatelskiej. Myślę, że te wyrzuty sumienia przede wszystkim powodują to, że pan radny tak gwałtownie i agresywnie tutaj się zachowuje. A prawda w ogóle
szanowni... dokumentów, proszę pana, dokumentów, które różnymi klikami dostałem do analizy w trakcie komisji rewizyjnej, tak, dostawaliśmy mnóstwo dokumentów, które analizowaliśmy, rozmawiałem w tej sprawie z prezydentem, rozmawiałem w tej sprawie z prezesami. Mam dużą wiedzę na ten temat i miałem jak najbardziej zasadzone podstawy do tego, żeby podjąć takie, a nie inne odrębne stanowisko. Bardzo bym prosił państwa. Proszę bardzo, panie Wyszyńskim. Ja chętnie udzielę każdej odpowiedzi mieszkańcom Grudziądza, tym mieszkańcom Grudziądza, którzy są poszkodowani nie przez Sławomira Szymańskiego, tylko przez prezydenta Roberta Malinowskiego. Prezydenta Roberta Malinowskiego. W 2005 roku nie byłem prezydentem, tylko wiceprezydentem. Jak pan dobrze wie, decyzje nie podejmuje się kolegialnie, nie podejmuje zarząd, tylko podejmuje prezydent miasta. I była to bardzo dobra decyzja, ponieważ dzięki tej decyzji, dzięki temu, że można było dokapitalizować TBS, można było rozpocząć inwestycję, która nazywa się Nowe Targi. I dzięki tej inwestycji powstało nowe osiedle mieszkaniowe w Grudziądzu. Natomiast powtarzam jeszcze raz, nie Sławomir Szymański podjął decyzję, tylko Andrzej Wiśniewski, który był wtedy prezydentem. Ale pana proszę. Panie proszę bardzo, pan radny Mizera. Panie przewodniczący, panie prezydencie, również pana nie ma, szanowni państwo. Przede wszystkim, to, jeżeli ktoś rozmawiać merytorycznie, to zbycie, do którego doszło w 2005 roku, nie 2006, nie wiem jakie pan dokumenty czyta i na jakiej podstawie własnej strony zdanie wyrabia. Po drugie, jeżeli pan się powołuje na jakiś dokument, który został podpisany, to proszę przytoczyć to, jaki to jest dokument, jak on miał wartość, co na podstawie tego dokumentu, w ramach prawa, czy była to decyzja, na której przysługiwało odwołanie, jak ta decyzja została zrealizowana. Nie natomiast mówić, że pan się podpisał pod wniesieniem aportu. Bo ja takiego dokumentu nie widziałem, chyba że pan widział, że ten aport, czyli to zbycie w 2005 roku, dokonała konkretna osoba, bo takie zarzuty pan stawił. No jeżeli pan tak samo, jak teraz się odnosi do zadanych pytań, odniósł się do tego zdania odrębnego, to wszyscy chyba mamy obraz, ile to zdanie jest wart. Nic. Teraz co do samego meritum podejmowanej przez nas sprawy. Tak jak zauważył radny Kosiński bardzo słusznie, my nie prowadzimy żadnej akcji politycznej, chociaż państwo możecie mieć odrębne zdanie, tylko oparliśmy się na granicach tego prawa, które mamy. Tam, gdzie punkty dotyczyły spraw rozpatrywanych przez prokuraturę i niezawisłe sądy, tam nie wydaliśmy żadnego stanowiska. Napisaliśmy bardzo wyraźnie w uzasadnieniu, że te sprawy pozostawiamy do rozpatrzenia. Nie zajmujemy jako komisja czy jako rada miejska w tej sprawie żadnego zdania. Natomiast to, na co mamy bezpośrednie dowody, wynikające z naszego osobistego uczestnictwa, z relacji poszczególnych ludzi i z tego, w jaki sposób te sprawy były załatwiane, a dotyczą działalności prezydenta w zakresie informowania mieszkańców, dezinformowania, bo ja państwu przypomnę, że my na komisji nawet sobie drukowaliśmy gramatyczne definicje pojedynczych słów, bo tego państwo też od nas oczekiwaliście, że będziemy się tłumaczyć z definicji gramatycznej określenia, które było zawarte w skardze, które nie była naszego autorstwa, była autorstwa mieszkańców i w takiej formie została nam przedłożona. I my się odnieśliśmy do tego w taki sposób, że jeżeli ktoś nie mówi dokładnie o tym, jakie zostały podjęte decyzje, za które odpowiada, proponuje mieszkańcom inne rozwiązania, to niestety wypełnia znamiona tego punktu zawartego w skardze. I taka była nasza decyzja. I my tylko i wyłącznie w tym zakresie. My nie rozmawiamy o tym, że pan prezydent jest winny wszystkiemu. Nie. Od tego są inne organy. My uważamy, i tu mamy jednoznaczne stanowisko, że pod względem społecznym i pod względem wynikającym z tej sytuacji dalszych konsekwencji dla tych mieszkańców, bo ciężko mówić jest bez emocji o tym, że naprawdę 700 tak osób razem, łącznie, w tej kadencji, w tych kamienicach na Kwiatowej, jeszcze w innych miejscach, zostało pozbawione stabilizacji zamieszkania. Największej wartości, jakiej mówimy w życiu człowieka. Nie ma nic większego dla każdego normalnego człowieka, dla każdej normalnie myślącej rodziny niż dom, niż swoje miejsce, w którym można się rozwijać, w którym można wychowywać dzieci. To są podstawy bezpieczeństwa, podstawy współżycia społecznego. My jesteśmy radnymi i w tej materii też jesteśmy odpowiedzialni przed społeczeństwem. I dlatego z całą stanowczością będę podkreślał, tam gdzie sprawy są i będą rozpatrywane i są we właściwych organach, komisja nie zajęła stanowiska, napisała, że nie będzie tej skargi rozpatrywała. Tam, gdzie mieliśmy jasne przesłanki, jasne dowody z osobistego uczestnictwa i z osobistego przekazu osób oraz z tych dokumentów, tych spotkań, które się odbyły,
wyrażamy głęboki pogląd, że ta skarga jest zasadna. I co więcej Państwu powiem, ocenianie, czego my nie zrobiliśmy, która w zdaniu odrębnym, która z decyzji jest bardziej szkodliwa, czy ta z 2005 roku, czy ta obecna, ta, my tego nie wiemy. Prokuratura, jeżeli Panowie wiecie, bada oba te wątki. I w obu tych wątkach albo umorzy postępowanie, albo przedłoży wniosek, tak, o ściganie z urzędu i tak dalej, i tak dalej. My tego nie zrobiliśmy. Państwo natomiast w swoim zdaniu odrębnym, nie wiem na podstawie jakich wniosków, doszliście do tego, że działania z 2005 roku są bardziej niekorzystne. My tego nie wiemy, na komisji nie byliśmy w stanie tego rozstrzygnąć. Ja przypominam sobie tę rozmowę, mieliśmy zdanie odrębne na ten temat. Ale stwierdziliśmy, że w końcu, w związku z tym, że sprawa jest i w prokuraturze, i w sądzie, nie będziemy tego decyzją komisji rozstrzygać. Odnosimy się tylko do tego punktu pierwszego, więc ja w ogóle tego nie rozumiem. Dziękuję Państwu. Pan Radny Kosiński. Uzupełnianie, Szanowni Państwo, uzupełniając wypowiedź pana doktora Wicele, pan Szymański już raz powtórzył, że dokapitalizowanie w żaden sposób nie wiąże się ze sprzedażą majątku. To jest wzmocnienie kapitałowe dla zaciągnięcia kredytu, dla możliwości. To jest wymóg bankowy i tylko tyle. Sprzedano bloki w 2012. Pan prezydent Robert Malinowski sprzedał, nie prezydent Wiśniewski. I wzrost czynszu nastąpił w 2012 i 2013. I tyle. Dziękuję. Panie prezydencie, przepraszam. 2005 rok, po decyzji ówczesnego prezydenta, wniesiono apel do Grudziąckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. I dokładnie z chwilą tej czynności prawnej mieszkania straciły status mieszkań komunalnych. Szanowni Państwo, bardzo proszę. Więc proszę tutaj nie wykrzykiwać, że jest inaczej. Takie są fakty. Wtedy 300 osób oszukaliście. Bardzo proszę, Szanowni Państwo. Równolegle z tamtymi czynnościami zmieniono również statut Grudziąckiej Spółki Grudziąckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, w której umożliwiono sprzedaż lokali użytkowych, całych budynków, równolegle wtedy, w tym samym czasie te zmiany zostały dokonane. I jeszcze raz podkreślę, sama czynność prawna wniesienia budynków i mieszkań do TBS-u pozbawiła z automatu mieszkańców mieszkania w zasobach komunalnych. Wtedy 6 lat, 7 lat temu. Bardzo pana w ten sposób robili opozycji, że będą pracowali w komisji rewizyjnej w większości, bo taką podjęliśmy tutaj wspólną decyzję, i że ta ich praca będzie czysto merytoryczna. I tutaj chciałem się dopytać o tą czystą merytorykę dokładnie pana radnego Kosińskiego, który to. I takie pytanie chciałem zadać. Czy prawdą jest, panie radny, że w trakcie spotkań z mieszkańcami sprzedanych bloków rozdawał pan tym mieszkańcom deklarację wstąpienia do organizacji politycznej. Jak ją nazwał? Czy to był ruch społeczny, czy to partia polityczna? Nie wiem. Czy prawdą jest, że pan takie, ja do pana takie pytanie kieruję, czy prawdą jest, że pan takie deklaracje rozdawał? I teraz odnośnie tej wcześniejszej deklaracji, że będzie pan w czysto merytoryczny sposób pracował w komisji rewizyjnej. I czy według pana, zgodnie z pańskim sumieniem, jest to w porządku, deklarując najpierw, że tylko merytorycznymi kwestiami będzie się pan zajmował, a później wykorzystuje pan nieszczęście tych osób po to, aby własny interes polityczny ugrywać. Czy to jest w porządku według pana? Skąd pan wie, że to jest nieszczęście nasze? Teraz pan jest taki świętobliwy. Proszę bardzo, teraz pan radny Kosiński już odpowiada. Ten radny Kapusta nie zajmuje głosu już. Wisali, żeśmy poszli do ruchu dla Grudziąca, a nie do Kosińskiego, że chcemy się zaszczepić. Szanowni Państwo, radny Kosiński. Ja myślę tak. Powiem panu tak, ja nie muszę rozdawać wcale deklaracji ruchu Grudziąca. Ci ludzie się sami dzisiaj garną do każdego ruchu społecznego, dlatego że Platforma Obywatelska w tym kraju i w tym mieście wyrządza szkody społeczne, wyrządza krzywdę mieszkańcom. I to jest najważniejszy argument gromadzenia się tych ludzi w każdej alternatywie politycznej, w każdej. I będą gromadzić się w Sumie, i będą gromadzić się w SLD, wszędzie tam, gdzie wy nie jesteście. Wszędzie tam, gdzie wy nie jesteście. Dlatego niedługo pracownicy WZW też do nich dołączą. Jak kawałek do kawałku z WZW będzie wyszarpywany. Jak WZW będzie ginął z powierzchni. Bardzo wykośliwy temat. To jest temat.
Tak, odpowiadam, oczywiście. Ja nie muszę nic robić. Panie radny, sami o tym wiedzieć. Panie radny, bardzo proszę o odpowiedź na pytanie, panie radny. Czy pan podręcznie rozdawał wnioski, deklaracje do wstąpienia do ujęcia? Panowie, członków ruchu dla Grzyca między pobraniem deklaracji ze strony, czy wstąpieniem z takim, bo ma się taką chęć, a wykorzystywaniem nieszczęścia ludzi do tego, żeby namawiać ich do swoich politycznych wykonywania treści. Pan jedno mówi, no ja bardzo proszę do mnie. A zupełnie mówi pan, że ma tam czyste sumienie. Proszę pana, my nie wykorzystujemy tego nieszczęścia, my stajemy po stronie ludzi. Bo radni są do tego zobowiązane. Jakby pan słuchał, jakby pan przeczytał dokładnie uzasadnienie, konkluzję i ten wymiar społeczny, tylko że pan to nie widzi. Tylko że pan nie widzi tego wymiaru społecznego. Czy skąd pan dostrzega ten wymiar społeczny? Proszę pana, w punkcie trzecim naszego odrębnego stanowiska jest też jasno wyraźnie zaznaczone według naszego zdania, co spowodowało również sytuację tych ludzi. Tak, jaka ona jest w dniu dzisiejszym. Radni są z mandatu społeczeństwa i radni są zobowiązani do realizacji polityki dla dobra mieszkańców, dla dobra społecznego. To ślubował także pan prezydent. Bardzo proszę, pan w tej kadencji najlepiej jak potrafimy. Pan również też to robi, tylko pan w sposób zupełnie bez sumienia wykorzystuje politycznie. Pan radny Mizera, proszę. Bardzo proszę o spokój, szanowni państwo. Proszę bardzo, pan radny Mizera się wypowiada. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja w ogóle nie rozumiem zarzutu paternatnego Kapusty. Ja mogę panu powiedzieć zupełnie uczciwie, że w tym kraju każdy, kto chce należeć, czy przynależeć do partii politycznej, jakiegokolwiek stowarzyszenia, jest nieprzymusowa, dobrowolna. Jeżeli pan uważa, że komuś można, będąc w opozycji, bo za chwilę czas przegłosujecie i pokażecie wszystkim ludziom w mieście znowu, jaka jest nasza rola i gdzie jest nasze miejsce. No to my wiemy o tym. Pan uważa, że my jesteśmy w stanie przekonać kogokolwiek na zasadzie proszę się zapisać teraz tutaj serdecznie do ruchu Grudziądza, to my panu załatwimy. To naprawdę ja współczuję, jeżeli tak zapisujecie, jak zapisujecie w ten sposób ludzi do platformy. Ja bym chciał zauważyć zupełnie coś innego. Tylko i wyłącznie w tym roku 6 osób przyszło, zapisało się do SND. Jakbym dał im te deklaracje osobiście, to pan uważa, że to była agitacja w ogóle? Nie wiem. No, ja nie bardzo rozumiem. Ja w granicach prawa jestem w stanie naprawdę przyjąć wiele argumentów, ale pana sposób rozmowy w stylu żerowania na ludzkim nieszczęściu, czy tak, no, pan uważa, że taką działalność prowadzimy, to jest równoznaczne z tym, że pan jest autorem tego nieszczęścia, bo jeżeli ci ludzie chodzą i szukają jakiejkolwiek innej alternatywy, jakiegokolwiek innego sposobu spojrzenia na tę sytuację niż pana, ponieważ doprowadziła ona ich do tego, że są w pana ocenie w trudnej sytuacji, są nieszczęśliwi i łatwo jest im tak, nie manipulować, czy to ja uważam, że jest pan w dużym błędzie. Społeczeństwo i poszczególni jego obywatele potrafią myśleć samodzielnie, dawać sobie radę samodzielnie i samodzielnie wyciągać. No to uważam, że powinien pan w takim układzie, że jest pan tego samego zdania. Przeproście tego Kusińskiego i się nie odzywa. Jeśli możesz zapomnieć, to... Ja mówię o... Faktycznie nie rozumiemy się, panie radny. Ja mówię o tym, że pan radny Kosiński wykorzystuje swoją pozycję radnego, swoją pozycję członka rady, członka komisji rewizyjnej do tego, żeby prowadzić agitację polityczną. Ja nie mówię o tym, że nic nie ma prawa wstąpić, kiedy chce. Ja mówię tylko o tym, że tą konkretną sytuację jako członek komisji rewizyjnej pan Kosiński wykorzystuje. Tylko i wyłącznie. Proszę, pan radny Kosiński. Już odpowiadam. Powiem pan tak, ma pan w pewnym sensie rację, dlatego że nasza kampania wyborcza każdego z radnych, radny nie jest tajemnikiem prezydenta miasta, radny nie jest urzędnikiem urzędu miasta, tylko radny jest wybrany z woli społeczeństwa i prowadzi kampanię wyborczą całe 4 lata, proszę pana, całe 4 lata. Ma pan tyle czasu, żeby w kolejnej kadencji znaleźć się tu na tej sali. I konkretnie o punkt drugi i trzeci, który jednoznacznie wskazuje stanowisko komisji rewizyjnej, że komisja nie widzi możliwości rozpatrzenia spraw, które stanowią postępowanie w odrębnych sprawach, tak? Czyli prokuratora, sąd powszechny, tak? To my konkretnie wiemy. Ale
tylko bym prosił o pewną informację, kiedy ta skarga wpłynęła do NIK-u, bo tam też była informacja, może go przypomnę, skarga do NIK-u, jak się nie mylę, wpłynęła między 14 i 17 grudnia, bo takie są informacje na pieczątkach. Pismo było sporządzone 21 listopada 2012 roku. Dalsza sprawa, ta skarga wpłynęła do Biura Rady Miejskiej, gdzie ja też Państwo tutaj w uzasadnieniu wskazujecie, chyba 28 grudnia. I teraz pytanie podstawowe. Gdzie są argumenty, które odnoszą się do stanu faktycznego w tym Państwa uzasadnieniu, który był podstawą do badania, czy prezydent właściwie informował mieszkańców, czy nie informował. My mówimy o stanie faktycznym na dzień 21 listopada, nawet może mieć dalej, na dzień 14-17 grudnia, bo ja nigdzie nie znalazłem w tym konkretnie uzasadnieniu, żebyście Państwo się do tego ustosunkowali. Rozumiem, że Państwo uznaliście, że w tym momencie nie było takich sytuacji, które by uzasadniały uznanie, że prezydent w tym momencie do 21 grudnia właściwie nie informował mieszkańców. Bo dalej, z tego co widzę z uzasadnienia, Państwo się odnosicie do faktów już, które my znamy, czyli informacje spotkania pana prezydenta 27-28, tak powiedzmy, z mieszkańcami. I tu Państwo oceniacie też, jakie były podjęte decyzje o sprzedaży mieszkań. Ale ja bym chciał się po prostu dowiedzieć, jako o stan faktyczny, bo my dokładnie wiemy, że działamy w oparciu o KPA. Czy Państwo stwierdziliście, że na dzień wniesienia skargi informacje, które były udzielane przez prezydenta, w jakikolwiek sposób wyczerpywały znamiona, żeby uznać skargę za zasadną? Bardzo proszę pana radnego Mizera. Ja mogę tylko panu powiedzieć w swoim imieniu, bo w tym momencie nie odpowiem panu w imieniu Zarkosu. Tak, ja uważam, że wcześniej podejmowane decyzje, chociażby w tym roku, w 2005, nie były do końca zgodne z tym, co przedstawiali mieszkańcy i później, w tym terminie, kiedy już pan prezydent Robert Marzynowski był prezydentem, też nie były w pełni zgodne z tym, co mamy przedstawione. Natomiast na podstawie tych wcześniejszych rozmów z mieszkańcami, tak, bo mieliśmy spotkanie z mieszkańcami. Ono się odbyło podczas posiedzenia Komisji Rady Miejskiej. Tam pytaliśmy o całość tego postępowania. Dlatego my również całość tego postępowania zawarliśmy w naszym uzasadnieniu. I również ci mieszkańcy nam potwierdzili, że wcześniejsze próby kontaktu, czyli jeszcze sprzed tego miesiąca grudnia, listopada, gdy dochodziło do pierwszych takich sytuacji, były z ich strony postrzegane jako niewłaściwy sposób informowania ich i niewłaściwy sposób załatwiania tej sprawy. To, co stało się później, jest konsekwencją też tego i jest ono rozwinięciem naszego uzasadnienia, które potwierdza, przynajmniej w mojej ocenie, że jeżeli w późniejszym terminie byłem naocznym świadkiem tych działań i one pokrywają się z zeznaniami, nie prowadziliśmy przesłuchań, tak, z tymi informacjami, które od mieszkańców uzyskaliśmy, więc na tej podstawie ja przynajmniej śmiem uważać, że wcześniej mieszkańcy mieli te same problemy, które mieli później i ja ich złożone przez nich wyjaśnienia uznałem za wystarczająco wiarygodne, poparte późniejszymi wydarzeniami, żeby dać im wiarę. Znaczy, jeżeli pan pozwoli dalej, ja by na nie w uzasadnieniu nie znalazłem jednego zdania, żebyście się Państwo odnieśli do sytuacji sprzed 21 listopada. Wszystkie argumenty, które zostały wskazane, są to wydarzenia, które nastąpiły później. Jeżeli my konkretnie w skardze mamy wskazywane informacje, że mieszkańcy nie byli informowani, właściwie nieinformowani, to tutaj nie ma najmniejszego uzasadnienia. Ja bym rozumiał, gdyby mieszkańcy złożyli tą skargę po 28 grudnia, tak? To bym wiedział, że my możemy rozpatrywać konkretnie w tej skardze zdarzenie, które zaistniało. Ale Państwo rozpatrywaliście coś, co nie było przedmiotem skargi. Też nigdzie nie znalazłem w dokumentacji uzupełnienia mieszkańców w tym zakresie. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Komisja Rewizyjna w tym zakresie rozpatrywała skargę, odnosząc się do przedmiotu skargi całościowo. To nie jest skarga, która... Znaczy, odnosiliśmy się... Ja rozumiem pana radnego, ale my całościowo się rozpatrujemy postępowanie do zdarzeń, które nastąpiło.
a państwo rozpatrywaliście zdarzenia, które nastąpiły po konkretnie wniesieniu tej skargi. Uzasadnienie to jest opisowe, ono mówi o skutkach społecznych. Natomiast co do braku informacji, wielokrotnie mieszkańcy przyjeżdżali, to było powszechnie znane, to była tajemnica Poliszynela. Wszystkie spotkania członków komisji, radnych poszczególnych i tak dalej, mówiły o tym, że mieszkańcy nie mieli świadomości żadnej, nawet na temat w zakresie przekazania majątku. A ja proszę na temat. Do TBS-u. Konkretnie trzy. Co mam panu przedstawić? Znaczy, chciałbym papierowy jakiś, nie wiem, ja bym chciał, panie radny, dojść do prawdy, tak? Nie prawdy subiektywnej, ale obiektywnej. Nie widzę na razie. Bardzo proszę, że pan radny mizera mnie wyjaśni. Panie przewodniczący, czy ja mam ten punkt, o którym mówimy, jego treść, ponieważ nie mam papierów. Musielibyśmy mieć cały zakres dokumentów. Pan wybaczy, był czas na to. Ja przydałem zakres dokumentów. Ale nie mamy go dzisiaj. Ja mogę odczytać, wynajmniej ten punkt, który pan radny pozwoli. Odniesienie do zarzutów, zaniechanie pełnego wyjaśnienia mieszkańcom sprawy sprzedaży informacji o sprawie ewentualnie skierowanej do właściwej jednostki spółki. Ratusz nie chce udzielać nam informacji. Według pisma prezydenta miasta Grudziądza NW.02324.4.32012 z dnia 11 lutego 2013 roku jego zdaniem zostały dopełnione obowiązki przekazania niezbędnych informacji lokatorom zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zostali oni poinformowani o aporcie nieruchomości oraz o możliwości wykupu lokali z bonifikatą na przełomie roku 2004-2005 zostało udokumentowane imiennymi listami potwierdzającymi odbiór zawiadomienia. Jest to oczywiście przedmiotem sporu, gdzie duża część mieszkańców kwestionuje autentyczność podpisów i oświadcza, że nie mieli oni elementarnej wiedzy ani świadomości o zmianie właściciela. Zakładali, że są dalej w strukturze własności spółki MPGM, bo opłacali w jego kasie czynsze, aż do dnia wizyty nowego zarządcy, który to kupił przekrętowe budynki od GTBS Grudziądzu. Oczywiście kwestia ta wymaga szczegółowego wyjaśnienia na drodze prawnej, bo przez rozstrzygnięcie właściwego sądu, do którego został skierowany pozew. Pozostałe to sprawy, czyli informowanie mieszkańców o jego przebiegu według oświadczenia pana prezydenta odbywało się zawsze prawidłowo przez rejestrowaną korespondencję. Pisma z dnia 23 listopada 2012, 28 grudnia 2012, 16 stycznia 2013, 21 stycznia 2013, 30 stycznia 2013 oraz na spotkaniach bezpośrednio z mieszkańcami. Jest to sporną kwestią, gdyż mieszkańcy według oświadczeń uzyskiwali informacje niepełne, a nawet błędne. Przykładem nieprawdziwych informacji przedstawionych przez pana prezydenta Grudziądza była złożona przez niego oferta skierowania do mieszkańców w sprawie wykupu, wniosków o wykup lokali mieszkalnych w trybie pilnym, do złożonych, w których byli oni namawiani. Miało to miejsce w dniu 27 grudnia 2012 roku w sali Urzędu Miejskiego w obecności wielu świadków, w tym radnych mieszkańców. Gdyż w tym czasie dokonano sprzedaż jednego z budynków. Jest to naganne postępowanie władzy wykonawczej, która albo nie wiedziała, co się dzieje w spółce GTBS, albo nie mówiła prawdy. Traktujemy to jako ewidentne wprowadzenie w błąd, które wywołało niepotrzebną eskalację emocji, w tym tak ważne dla mieszkańców sprawie. Przebieg informacji o sprzedaży, jej zgodę z obowiązującym prawem oceni organ prowadzący postępowanie. Komisja rewizyjna, odnosząc się do uzyskanych informacji w tym względzie, stwierdza, że mieszkańcy byli informowani w sposób niewłaściwy, nieprecyzyjny, a w ostatnim czasie wręcz wprowadzani w błąd i uznaje skargę za zasadną. To jest właśnie ta część. Pan chce rozwiązać całą sprawę, widzę. Cały. Był czas na procedowanie w tej kwestii. Ale odbywały się posiedzenia komisji. Mógł pan zwracać wszelkie możliwe uwagi na piśmie do przewodniczącego komisji. Pan przewodniczący Nogal jest bardzo skrupulatny, bardzo dokładny. Był czas głębokiej analizy, wielokrotne posiedzenia. Pan chce dzisiaj zburzyć całość? Chce pan przewrócić wszystko na lewą stronę? Chce pan zastosować metodę braku zasadności tej skargi? Chce pan podważyć zasadnienie tej skargi? To niech mi pan po prostu powie, panie radny, w jakim momencie pan ocenił zdarzenia, które były... Proszę pana, komisja oceniła, nie ja. No właśnie widzę, mnie to właśnie interesuje, bo na razie odnosimy się do zdarzeń, które były już po dniu wniesienia skargi na Najwyższej Izbie Kontroli. Komisja to oceniła na podstawie głosowania i zajętego stanowiska. Bardzo proszę pana radnego wizera. Jeszcze raz, może pan przewodniczący spokojnie dojdzie do tego argumentu.
Skarga została wniesiona, ale dotyczyła ona też całości pełnego miesięcznego sprawy sprzedaży. Tak? Czyli ja rozumiem, że pełne miesięcznego sprawy sprzedaży trwa do momentu, aż do tej sprzedaży nie dojdzie. I dlatego my w swoim uzasadnieniu na poparcie tej skargi wykazaliśmy te rzeczy, które działy się w trakcie tego procesu sprzedaży. I co więcej, powiem panu jak przewodniczącemu po raz drugi, że uważam, że jeżeli prezydent w tym terminie między tym 24 od momentu wpłynięcia, tak, tam między, tak, między grudniem a tym momentem wpłynięcia skargi publiku wprowadzał w błąd ludzi, to są tylko po raz kolejny, tak, to są tylko argumenty, które popierają, uwiarygodniają to, co w wcześniejszym czasie też to się działo. Tak jak pan słusznie zauważył, do tych dokumentów, do których nie mieliśmy dostępu, nie mogliśmy rozstrzygnąć. Bo to jest opisane. My mamy w tym momencie tak, stwierdzenie na piśmie prezydenta, że pan prezydent uważa, że wszyscy zostali poinformowani. I mamy tak zeznania czy oświadczenia przedstawicieli mieszkańców oraz mieszkańców, że takich pism nie podpisywali, część z nich nie podpisywała, część uważa, że ich podpisy zostały sfałszowane i dlatego sprawa jest w prokuraturze. My natomiast, opierając się na wydarzeniach, na tych wydarzeniach późniejszych, na tym, co się działo, przed złożeniem tej skargi, uprawdopodobniamy i dajemy wiarę tym zarzutom, które mieszkańcy w sprawie informowania ich o procesie sprzedaży przedstawili. My nie rozstrzygamy tego, tak? Czy doszło do złamania prawa, czy ktoś fałszował ich podpisy, czy zostali zawiadomieni w sposób zgodny z prawem przekazania raportu, czy zostali oni we właściwy sposób poinformowani, nie tam przez sąsiada, tylko bezpośrednio z publiką, bo my nie mamy do tego dostępu. Natomiast co do samego przebiegu rozmów i informacji, które mieszkańcy chcieli uzyskać od prezydenta, to podzielamy ich stanowisko i to wykazaliśmy, że to, co jest typowym złamaniem prawa i prowadzą te sprawy prokuraturze i zajmuje się tym sąd, to my tej kwestii nie będziemy rozstrzygali, to będzie zajmował się prokurator. Natomiast co do kompetencji prezydenta w tym zakresie i tego, co mówił mieszkańcom, w jaki sposób informował osobiście, czy przez swoich pracowników, no to uważamy, że skarga jest zasadna, a ta część po 27, to co się działo, tylko i wyłącznie uprawdopodobnia te nasze stanowisko. Bardzo proszę pana radny Nowak, pan radny Tomasz. Ulicy Liberta. Komisja rewizyjna otrzymała od przewodniczącego skargę na działalność prezydenta. I tematem, który był dla komisji do rozpatrzenia, to były zarzuty, jakie państwo przedstawiliście w tej skardze. Te zarzuty wypunktowaliśmy. Tych punktów było kilkanaście. I po kolei każdy z tych punktów analizowaliśmy. Analizowaliśmy po spotkaniu z państwem, bo byli państwo na spotkaniu, gdzie pierwsze pytanie zadałem odnośnie, czy państwo coś jeszcze chcecie uzupełnić odnośnie tej skargi, więc tych uzupełnień nie będzie. Czego się państwo spodziewacie od komisji rewizyjnej, która nie ma żadnych uprawnień kontrolnych do spółek? My nie mamy takiego prawa. To dlaczego jest komisja rewizyjna? Komisja rewizyjna jest do kontrolowania działalności prezydenta miasta i jednostek organizacyjnych mu podległych. Nie spółek, przepraszam, wyłączając spółki prawa handlowego. Nie wolno nas tego robić. Takie mamy prawo, proszę państwa. Prezydenta można. Jeżeli mówimy tutaj o prawie, proszę państwa, wszyscy członkowie komisji rewizyjnej i ci, którzy w tej chwili zabierali głos, ja czy pan Kapusta, no jeszcze w komisji był pan Michał Brzebek, my popieramy państwa stanowisko tutaj w tej sprawie. Nawet dalej, jeżeli dostaliśmy od prezydenta miasta, od rad nadzorczych spółek pisma, w których wykazano nam, że wszystko się odbyło zgodnie z prawem, to przepraszam, ale państwo to pozwólcie mi dokończyć. To może to prawo nie jest doskonałe. Może to prawo nie jest doskonałe w takiej kwestii jak w tej chwili, bo też dla nas jest niewyobrażalnym coś takiego, żeby zgodnie z literą prawa sprzedać bloki komunalne razem z mieszkańcami. I na pewno z tym się nie zgadzamy. Ale to nie było przedmiotem skargi, proszę państwa.
przedmiotem skargi były konkretne zarzuty, które Państwo postawiliście. My te zarzuty po kolei rozpatrywaliśmy i tak jak czytał Pan Przewodniczący wcześniej, Pan Kosiński mówił, większość tych zarzutów nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć. Dlatego, że żeby rozstrzygnąć, czy stosowano procedury przetargowe, to powinniśmy zajrzeć do dokumentów spółki. Nie wolno nam tego robić. Poza tym z przedstawicielami waszymi uzgodniliśmy, że skoro sprawa jest u prokuratora, jeżeli sprawy są, dwie sprawy, Państwo nam wtedy mówiliście, są w sądzie, to komisja rewizyjna praktycznie w większości spraw może poczekać tylko na wyrok prawomocnego sądu lub działań prokuratora. Bo my nie mamy takich możliwości jak sąd czy prokurator. Dlatego też stanowisko, te odrębne, które zostało zaznaczone w tym, ono bardziej dotyczy tego, że zarówno te naście punktów, już w tej chwili nie chcę liczyć, które Państwo postawiliście zarzuty, ja może przeczytam kilka z tych zarzutów. No właśnie, brak przeprowadzenia wyceny, brak ogłoszenia przetargu publicznego, sprzedaż. My jako radni nie jesteśmy w stanie i komisja rewizyjna sprawdzić, czy Państwo macie rację, czy mają rację prezesi, rady nadzorcze tych spółek. W związku z powyższym tutaj niestety może troszeczkę albo prokuratura, albo sąd. I stanowisko nasze jako komisji rewizyjnej było, po przeanalizowaniu tych poszczególnych punktów, że praktycznie komisja rewizyjna nie ma możliwości rozstrzygnąć tego, czy skarga jest zasadna, czy nie. Traktując je jako odrębne. Co innego jest sytuacja mieszkaniowa w Grudziądzu, z którą wielu Państwo się nie zgadzacie i wielu nas siedzących tutaj nie zgadzają się. Z tą polityką, która jest robiona tutaj w Grudziądzu. Ale co innego jest skarga. Jako komisja rewizyjna my musimy przestrzegać litery prawa. I musimy zgodnie z prawem ocenić skargę. I moim zdaniem tym odrębnym najlepsze było, żebyśmy jednak mimo wszystko na ten temat się nie wypowiadamy. Natomiast nie na tym polega praca Komisji Rewizyjnej, żeby... Komisja Rewizyjna jest jedną z tych, która nie powinna być polityczna. Ta nie powinna być polityczna. Komisja Rewizyjna powinna zajmować się faktami. I w momencie, kiedy w sprawozdaniu w stanowisku Komisji Rewizyjnej znajdują się takie rzeczy, że nie dotyczą skargi, no to ja musiałem zareagować, że to jest nawet, powiem tak, wbrew Państwu. Dlaczego na Państwa skardze ktoś w tej chwili wyciąga sprawy ogólne miasta? Tej gospodarki mieszkaniowej. To zrozumiałe jest, Panie Przewodniczący. Ale Pan poczeka. My możemy tutaj rozmawiać, odnośnie naszych stanowisk na różne sprawy polityczne, między innymi na gospodarkę mieszkaniową. Ale jeżeli występujemy jako komisja rewizyjna, my mamy rozstrzygnąć waszą skargę punkt po punkcie zgodnie z literą prawa. To proszę, nie mieliśmy takie punkty, te, które dotyczą prezydenta. I dziękujemy. Tak. I dziękujemy za ten wykład. To znaczy, więc ja nie miałem na celu wykładu tutaj, tylko chciałem Państwa prosić, żebyście Państwo po prostu odróżnili sprawę sytuacji mieszkaniowej w Grudziądzu, a treść skargi, którą musieliśmy rozpocząć w sposób... To nie widzicie, Panie Przewodniczący. Działania procedury od listopada dotyczą właśnie mieszkańców nie tylko tej sprzedaży, ale wszystkich. Właśnie to, ta skarga jest globalna, tak jak Pan Kosiński, Pan Radny Kosiński, Pan Radny Mizera, Pan Radny Szymański. Ta skarga... Nie można rozpatrywać oddzielnie. Tego nie można. Szanowny Panie, my rozmawialiśmy na tym spotkaniu. Tak. Zaprosiliśmy Państwa jako przedstawicieli mieszkańców, tutaj jako Komitetu Mieszkaniowego. Państwo przedstawiliście swoje stanowisko. Państwo nie przedstawialiście stanowiska tutaj. Nie macie jakiejś delegacji odnośnie tego, że reprezentujecie całe społeczeństwo Grudziądza. Wszystkich tych. Wy reprezentujecie spół i ta skarga dotyczyła tej konkretnie sprawy. Dlatego my mogliśmy tylko rozpatrzyć w ten sposób, jak to skończyliśmy. Ja myślę, że... Tu przyznajemy rację, nie utożsamiamy się z całą społecznością Grudziądza. Absolutnie nie. Na pewno nie z tą, która robi takie zakupy.
za potężnym poparciem obecnej władzy i obecnego panującego miłościwie pana Malinowskiego. Powiem panu, że jako polityk, radny tutaj, mogę mieć podobne zdanie jak pan. Natomiast mając dokument, który państwo sporządziliście, ja mogę tylko się wypowiadać. Rozumiemy. Także tutaj. Dziękuję bardzo panu naszego. W zasadzie tylko uzupełnienie. Na pytanie pana przewodniczącego, na podstawie czego wyciągnęliśmy takie wnioski, które są przedstawione w stanowisku. W zasadzie mógłbym odpowiedzieć podobnie jak radny Paweł Kapusta, że wyciągnąłem te wnioski na podstawie analizy dokumentu, wyciągnąłem te wnioski na podstawie pisma pana prezydenta. Z tym, że czując się reprezentantem mieszkańców, wyciągnąłem te wnioski również na podstawie informacji, które uzyskałem na spotkaniu Komisji Rewizyjnej z przedstawicielami mieszkańców. A ponieważ informacje, które nam przekazali, znalazły potwierdzenie w przykładach, które faktycznie miały miejsce po zbudowaniu, ale w piśmie jest napisane, że to są tylko przykłady, te przykłady uwiarygadniają nam to, te wcześniejsze sygnalizowane nieprawidłowości. Stąd wyciągnąłem wniosek taki, a nie inny. No różnica, mówię, ta jest taka, żebyśmy wzięli pod uwagę stanowisko mieszkańców, analizując jedną i drugą. Dziękuję. Ja rozumiem, panie radny, że w takim przypadku nie miał pan żadnych dowodów na to, że coś przed 21 listopada potwierdzałoby argumenty, że mieszkańcy byli źle informowani. Mówi pan o okolicznościach, które nastąpiły po tej dacie. Musi to potwierdzenie, bo ja tylko czytałem to, co państwo napisaliście. Panie przewodniczący, jeżeli chodzi o dowody, to w tych kwestiach poczekamy na rozstrzygnięcia sądu. Nasza skarga dotyczyła kwestii tzw. miękkich, czyli kwestii dbałości o interes, kwestii właściwej komunikacji między prezydentem a mieszkańcami. A tutaj mamy na to, tak jak powiedziałem, przykłady, wiarygodne przykłady na to, że... Które nastąpiły po dacie. Zgadza się. Panie przewodniczący, szanowni radni, chciałbym jeszcze raz podkreślić, że sprzedaż budynków jest czynnością prawną trwającą. Nie mamy do czynienia z dwiema różnymi czynnościami prawnymi. Chodzi o sprzedaż 8 budynków przy ulicy Liberta i Żeromskiego. Została na początku samej drogi złożona skarga, która dotyczyła mnóstwa zakresów, całego zakresu narzędzi. Oczywiście, tak jak tutaj koledzy powiedzieli, ona wymaga rozważenia prawnego, natomiast komisja finalnie wypowiedziała się w zakresie trzech punktów, konkretnych punktów, które zostały wyznaczone przez pana radcę prawnego na podstawie opinii prawnej, którą pan zaciągnął. I pana przewodniczącego. Pan przewodniczący zlecił taką opinię prawną. Skarga dotyczy czynności prawnej, która jeszcze de facto, bo chyba jeszcze jeden blok został do sprzedaży, tak? Jest trwająca. Czynność prawna trwająca, dotycząca sprzedaży 8 bloków. I nie kończy się to w dniu, w godzinie, godzina 12, cyk, już nie zajmujemy się, bo czas minął. Ta czynność prawna trwa. Ona po prostu trwa. Jeszcze. Dobrze, bardzo proszę, żeby pan radny wyjaśnił skutek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nieudzieleniem informacji o czynności. Ja widzę, że pan jest ambasadorem pana prezydenta, nie Rady Miejskiej. Ja zadaję pytanie, jak pan informował? Pan jest ambasadorem pana prezydenta. Proszę pana, zejdźmy ad hoc, faktu do faktu, do meritum. Mamy ustalone stanowisko komisji rewizyjnej, przegłosowane. Jest też stanowisko rozbieżności wyartykułowane na końcu. Praca komisji nie trwała 2 godziny, nie trwała pół godziny, trochę więcej. Zaliczyliśmy mnóstwo spotkań z mieszkańcami, rozpoznaliśmy zakres tematu, szczegółów, analizowaliśmy. Zdarzyło się wiele rzeczy jeszcze w trakcie i po drodze. Sprawa dotyczy czynności prawnej w zakresie sprzedaży 8 bloków przy ulicy Liberta Żeromskiego. Czynności trwającej, niezakończonej. Mamy dzisiaj do przegłosowania to stanowisko. Albo państwo jesteście za, albo przeciw. Taki jest wybór. Proszę pana, proszę ograniczyć się do prowadzenia porządku obrad. Szanowny radny Kosiński, panie Kosiński, ja tylko panu przypomnę, że ja też jestem radny, mam prawo zadawania pytań. Pan nie ma monopolu na to. Jeżeli państwo już nie macie pytania, może przystąpimy do głosowania.
Bardzo proszę pana radnego Kapusta. Jeśli można jeszcze, chciałbym prosić o 10 minut przerwy. Może 15 po trzecie, tak? Tylko bym prosił, żeby wtedy wszyscy już państwa byli na miejscu. Dobrze, 15, spotykamy się.